Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj taki zamawiany trochę temat. Dostałem taką informację. Wysłuchałem wykładu, który przesłałeś. Dla pełniejszego obrazu potrzebowałbym usłyszeć z Twojej strony zrozumienie wolności i wszystko mi wolno. Powiedziałeś o tym, co kobieta może, nie może, czy może modlić się w czasie nabożeństwa. Ten temat dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Nie zdążę. Mam tylko 1,5 godziny i wiem już, że nie zdążę. Natomiast spróbuję po części. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie ma w Biblii czegoś takiego jak nabożeństwo. Czyli nabożeństwa jest użyte między innymi w Dziejach Apostolskich 17. W znaczeniu przechodząc między waszymi nabożeństwami, tak powiedział apostoł Paweł, i miał na myśli po prostu te kultyczne figurki różnego rodzaju, wśród których znalazł ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Czyli w chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak nabożeństwa. Nabożeństwa to są po prostu związane z kultem bałwochwalczym różnego rodzaju instalacje, czyli można by powiedzieć, że taka Maryjka modląca się, to by było po prostu w języku biblijnym nabożeństwo, czy też jakaś figurka świętego Nepomucena, czy też innego rodzaju bałwochwalczy przybytek, to są nabożeństwa. Więc w chrześcijaństwie nie ma nabożeństwa, ale w tym pytaniu prawdopodobnie chodzi o zgromadzenia. Zgromadzenia są i pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 34 werset mówi wyraźnie, że kobieta nie może mówić na zgromadzeniu. Czyli jeżeli mamy zgromadzenie do imienia Pana Jezusa, to na tym zgromadzeniu kobiety mają milczeć, jak i zakon mówi. Tak mówi Pismo Święte. I zerknijmy może do tego fragmentu Słowa Bożego. Za chwilę najpierw przedstawię tutaj fragment dotyczący Anny, która modliła się nie na zgromadzeniu, tylko w świątyni, w przybytku Pana w Starym Testamencie. Skoro ten tekst odwołuje nas do Starego Testamentu, to tu widzimy przykład Anny. Jest to fragment z 1 Samuela, 1 rozdział, 16 werset. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Czyli widać, Słowo Boże nazywa to modlitwą. Słowo Boże mówi, że Anna się modliła i jest to fragment Słowa Bożego ze Starego Testamentu, czyli tak jak pierwszy list do Koryntian nazywa to zakonem, a więc coś, co jest dla nas punktem odniesienia do zrozumienia tego, co jest 1 Koryntian 14:34. I co Anna tutaj robi? I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, czyli Słowo Boże drugi raz nazywa to, co robiła Anna, modlitwą, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, tylko wargi jej się poruszały, głosu zaś jej nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku przed nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Czyli mówiła, modliła się, ale nie było słychać jej głosu. Tak mówi zakon odnośnie tej modlitwy Anny. I przechodząc do 1 Koryntian 14:33,
widzimy, jak we wszystkich zborach świętych, albo Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Czyli ta delegacja do przykładu Anny między innymi jest tutaj. Ale też mamy przykłady, kiedy kobiety modliły się razem z ludem w ten sposób, że głos było słychać głos męski, a kobiety mówiły churalnie potem amen, tak? Czyli jak mówi pierwszy list do Koryntian, jakże ktoś powie na twoje modlenie amen, jeśli nie zrozumie, co mówisz. I też wiemy, że niewiasty na zgromadzeniach w Starym Testamencie opisane śpiewały razem z ludem, czyli jak i zakon mówi. Więc ta delegacja do zakonu mówi wprost, że kobieta na zgromadzeniach modląc się ma być milcząca, tak jak Anna, czyli nie ma być słychać jej głosu, może się modlić, czyli odpowiedź na pytanie, mam nadzieję, jest udzielona. Czyli pod warunkiem, że milczy, może się modlić. Nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Czy słowo Boże od was wyszło, czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. Czyli nazwane jest to bardzo mocno. Przykazanie pańskie. I jest sankcja anatemy, przekleństwa. Jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Czyli najgorszy kaliber. Czyli nie jest zgromadzeniem Bożym, tylko jest synagogą szatana, jeżeli nie przestrzega tego typu prostego, łatwego do zastosowania przykazania pańskiego. Więc jednoznacznie tutaj widać, że niewiasty na zgromadzeniach mają milczeć, mogą się modlić, ale mają robić to nie odzywając się, żeby ich głosu nie było słychać. Jedyne warunki, kiedy głos kobiecy na zgromadzeniu ma być słyszany, to kiedy wspólnie z ludem śpiewają i wtedy może nawet ten głos kobiety być słyszany głośniej niż głos mężczyzny. Często kobiety mają donośniejszy głos. Tak samo amen może być kobiece głośniej słychać niż amen męskie, natomiast to amen jest na głośną modlitwę mężczyzny, taką, że wszyscy ją rozumieją, bo tak mówi pierwszy list do Koryntian, jakże ktoś powie amen na twoją modlitwę, gdy nie rozumie, co mówisz. I tutaj oczywiście jest to powiązane z 1 Koryntian 11. Pierwszy list do Koryntian 11 mówi wyraźnie, że mamy być naśladowcą Chrystusa, jak Paweł jest. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. Czyli widzimy, że ta głośna modlitwa w zgromadzeniu, w wykonaniu mężczyzny, musi być wykonana bez nakrycia głowy. Jeżeli z nakrytą głową, no to hańbi Boga taki człowiek, taki mężczyzna. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. I znowu, kobieta, która się modli lub prorokuje z nienakrytą głową. Jak wiemy, prorokowanie to jest mówienie do ludzi ku zbudowaniu, ku napomnieniu i pocieszeniu. Mamy to zdefiniowane w 1 Koryntian 14:3. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Czyli widać, że prorokowanie niewiasty nie odbywa się na zgromadzeniu, bo na zgromadzeniu niewiasta ma milczeć. Czyli mówić do ludzi ku zbudowaniu lub napomnieniu i pocieszeniu, albo ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. No więc może, tak jak córki Filipa, prorokować poza zgromadzeniem. Filip Ewangelista miał cztery córki, które prorokowały
I one to robiły poza zgromadzeniem, miały nakryte głowy prawdopodobnie wtedy. No i to jest praktyka, którą siostry mają zachowywać, żeby tutaj być wierne temu zaleceniu. Natomiast ponieważ kobieta może się modlić na zgromadzeniu, oczywiście nie odzywając się, to wtedy, tak jak Anna się modliła, ma nakrytą głowę, bo tak Słowo Boże mówi, że każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona, bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyża. Jeśli hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, o jaką hańbę chodzi. Oczywiście hańbę w oczach Bożych, bo my ludzie oceniamy to zupełnie inaczej. Nawet może być tak, że ktoś ma taki gust, że mu się ogolona kobieta podoba, albo kobieta z niedługimi włosami mu się podoba. Natomiast nawet w świecie jest tak, że kobiety, które tracą na przykład włosy w wyniku chemioterapii, koniecznie chcą mieć perukę i z budżetu po prostu ogólnego jest finansowane, żeby te kobiety z tego oszpecenia uwolnić wynikającego z choroby i się te peruki normalnie z pieniędzy publicznych finansuje, bo jest to po prostu proteza. Więc widać, że nawet w świecie, który jest całkowicie zepsuty, pewne rzeczy jeszcze pozostały z tej relacji. Natomiast nie jest to istotne, czy świat to uznaje, czy nie. To nie ma żadnego znaczenia. Kluczowe jest to, że Słowo Boże mówi, że hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną. Więc jeżeli uznaje ktoś Słowo Boże za autorytet w swoim życiu, no to dla niego hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną. Amen. Koniec. I więc odpowiedź prosta. Czy kobiety mogą na zgromadzeniu modlić się? Oczywiście, że tak, pod warunkiem, że milczą w tym czasie. Tak, bo kobiety mają na zgromadzenie milczeć. Więc mogą się modlić. Zresztą amen jest też krótką modlitwą. To nie jest tak, że amen nie jest modlitwą. Amen jest najkrótszą modlitwą. I amen z ludem kobieta może mówić. Czyli dwa rodzaje modlitwy. Jak i zakon mówi. Zakon mówi, że kobieta wraz z ludem może powiedzieć amen, więc amen jest formą modlitwy, którą może kobieta powiedzieć na zakończenie modlitwy mężczyzny. I drugi aspekt modlitwy, kiedy modli się po cichu. Nie słychać jej, tak jak Anna, jak i zakon mówi. Kolejnym aspektem jest kwestia tej wolności, która jest właśnie powiązana, jak rozumiem, w tym pytaniu, bo tam jest powiązane to. I teraz, czy chrześcijanin ma licencję na, no właśnie, na wszystko? Więc tutaj jest to pytanie tego typu. Jest taki mit dotyczący pewnego agenta Jej Królewskiej Mości, który rzekomo miał licencję na zabijanie. Licencja na zabijanie. License to kill. No właśnie, czy chrześcijanin ma taką licencję na grzeszenie, jak James Bond miał licencję na zabijanie? Trochę się zastanówmy nad tą licencją na zabijanie Jamesa Bonda. Jeśli to jest fakt, że ma taką licencję, taki agent, to z czego to może wynikać? Moim zdaniem pierwsza rzecz to z tego, że nie zrobi on nigdy użytku z tej licencji w sposób niewłaściwy. Czyli taką licencję na zabijanie jesteśmy gotowi sobie wyobrazić tylko w sytuacji, w której wiemy, że ta licencja nie zostanie użyta w niewłaściwy sposób. Czy chrześcijanin ma odpowiednio licencję na grzeszenie? Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko jest pożyteczne. 6 rozdział 1 listu do Koryntian. Oraz wszystko wolno i wszystko wolno. Rozdział 10 1 listu do Koryntian. Więc o co
tu w tej wolności chodzi. Chrześcijanie są pewnego rodzaju przedstawicielami innego królestwa tu na ziemi. Czyli my jesteśmy ludem niebiańskim, a na ziemi jesteśmy ambasadorami. A to oznacza, że mamy paszporty dyplomatyczne i tuż przed wojną, którą nasze królestwo wypowie ziemi, zostaniemy odwołani jako personel dyplomatyczny nieba, czyli pochwycenie będzie tuż przed uciskiem, a po pochwyceniu dopiero zaczną się sądy nad ziemią. Tak? Czyli najpierw jest pochwycenie Kościoła, zabranie wszystkich chrześcijan z ziemi do nieba i wtedy zacznie się 7-letni okres ucisku. Po 7 latach wrócimy z Panem Jezusem na ziemię i Pan Jezus wróci ze świętymi, aby ustanowić nowe przymierze. Czyli jednoznacznie zacznie się wtedy 1000-letnie Królestwo Pokoju, nazywane między innymi w Jeremiasza 31 nowym przymierzem, które zawrze Bóg z Judą i Izraelem. I teraz taki przykład. Co to znaczy być posiadaczem statusu dyplomaty? Czy dyplomatę można tutaj porównać do chrześcijanina? A nawet kogoś, kto nadużywa tego statusu dyplomaty, bo jest synem kogoś z dyplomacji, tak samo jak dzieci chrześcijan są uświęcone przez to, że są dziećmi chrześcijan. Tak jest przecież napisane. Szef gangu, tutaj jest artykuł z rmf.pl, link widać. Szef gangu nie zostanie ukarany, bo ma dyplomatyczny paszport. I zaskakujący skandal dyplomatyczno-kryminalny we Francji. Okazało się, że nie można aresztować kameruńskiego szefa gangu handlarzy narkotyków działającego w jednym z imigranckich gett pod Paryżem. Wszystko dlatego, że chroni go dyplomatyczny immunitet. 20-letni Afrykanin zmieszał z błotem francuskich funkcjonariuszy, którzy przyszli go aresztować pod paryskim getcie. Wykrzykiwał, że to on rządzi tam, a nie francuska policja. Kameruński przestępca wprawdzie sam nie mieszkał w tym getcie, ale zatrudniał tam całą siatkę handlarzy narkotyków, czyli ewidentnie łamał prawo kraju, w którym był. I dalej, Afrykanin został wprawdzie zatrzymany, ale trzeba go było szybko wypuścić i oddać mu pieniądze pochodzące z handlu narkotykami. Okazało się, że to syn dyplomaty z Kamerunu, pracującego w ambasadzie tego kraju w Paryżu. No i wobec fali oburzenia, jaką wywołała ta informacja we Francji, paryskie MSW, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wywarło silną presję na ambasadora Kamerunu i wymusiło powrót młodego przestępcy do ojczyzny. Ma to nastąpić w piątek. Wszystko wskazuje jednak, że nie zostanie ukarany za przestępczą działalność, którą prowadził we Francji. I teraz pytanie, czy to ma odniesienie do nas taki przykład. Czyli jeżeli chrześcijanin zgrzeszy, łamiąc reguły kraju, w którym jest dyplomatą, czyli te, które tutaj na ziemi panują reguły, to co się dzieje? No, zostaje odwołany do nieba, tak? Czyli jest zabrany przed czasem. Jest zabrany przed czasem do nieba. Zatem taka sytuacja, którą widzieliśmy w przypadku Ananiasza i Safiry, gdy popełnili oni kłamstwo przeciwko Bogu, też zakończyła się ich śmiercią i po prostu szybciej trafili do nieba. Więc jeżeli chrześcijanin grzeszy, to czy trafi do nieba? Odpowiedź brzmi tak, tylko szybciej. I to jest generalna reguła. Po prostu nie nadaje się do reprezentowania nieba na ziemi, więc zostaje odwołany z placówki dyplomatycznej. Tak to działa. Oczywiście Paweł to używa innego słownictwa w pierwszym liście do Koryntian. Mówi, dlatego wielu między wami chorych, a wielu też zasnęło. Mówi właśnie o tym, że ludzie wierzący, którzy
po prostu w sposób niewłaściwy się zachowywali, łamali reguły, to po prostu byli zabierani do nieba szybciej. Tak? Więc to jest metoda, która działa w Królestwie Bożym. Czy chrześcijanin ma licencję na grzeszenie? Problem polega na tym, że o ile James Bond wie, kiedy popełnia zabójstwo, o tyle chrześcijanin nie ma świadomości grzechu. A skoro nie ma żadnej świadomości grzechu i w złym jest jak niemowlę, no to w tym momencie jest pewnego rodzaju trudność, tak? Bo my nie studiujemy zakonu na tyle, żeby wiedzieć, a grzech jest przestępstwem zakonu. My mamy upodabniać się do Pana Jezusa. Jeżeli w czymś się nie upodabniamy do Jezusa, no to wtedy jest pytanie, czy to już jest grzech, czy jeszcze jest to po prostu pewnego rodzaju pozostałość po starym przyzwyczajeniu, a może nowy nawyk, który nie jest upodobnieniem do Pana Jezusa, ale ten nawyk nie jest grzechem. Jest to niezwykle trudne, dlatego że pierwszy list Jana mówi, że mamy wyznawać swoje grzechy. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czyli grzech praktykowany jest również w życiu chrześcijanina. Jeśli ktoś mówi, że grzechu nie ma, prawdy w nim nie ma, lecz kłamie. Tak? Dlatego trzeba o tym pamiętać. Natomiast jest to o tyle ułomna wiedza na temat tego, co jest jeszcze grzechem, że na przykład, jeżeli patrzymy w Nowym Testamencie, to wyrzucenie ze zboru było, ja sobie przypominam dwa przypadki. Pierwsze, gdy człowiek żył z żoną ojca swego. Czyli mamy człowieka, który był znany wśród chrześcijan i on żył z żoną ojca swego. Tam nie ma nic więcej napisane, więc nie wiemy, czy to było tylko wspólne zamieszkiwanie, czy też był to grzech Rubena, gdzie doszło do tego, że syn wszedł na łoże swego ojca i je skalał poprzez po prostu wszeteczeństwo czy cudzołóstwo. Nie wiemy tego. A drugie wykluczenie, jakie widzimy, to dwóch jegomości, którzy byli związani z tym, że mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało, czyli twierdzili, że teraz mamy nowe przymierze. A więc wyrzuceni zostali za po prostu fałszowanie doktryny chrześcijańskiej. I zmartwychwstanie już się rzekomo dokonało, podczas gdy już wyraźnie Rzymian 8, o ile dobrze pamiętam, 13 mówi o tym, że dopiero stworzenie, przepraszam, 8:21, stworzenie oczekuje dopiero tego aktu, czyli nie ma jeszcze tego, co głosiło tych dwóch ludzi, że rzekomo już jest nowe przymierze, że już się zmartwychwstanie dokonało. Więc to jest poważny błąd doktrynalny, który jest głoszony powszechnie, bo zresztą apostoł Paweł mówi, że ich nauka szerzy się będzie jak zgorzel, czyli będą różne przerzuty w różnych miejscach chrześcijaństwa i tak faktycznie jest i nie ma co się dziwić, że tak jest. Słowo, które możemy oddać w Nowym Testamencie jako wolność, występuje w kilku wersjach językowych. I pierwsze takie słowo, które tutaj występuje, to jest między innymi takie, które jest w Łukasza 4:18. I to jest słowo apchesis 859 według Stronga. To są miejsca, w których występuje. Ja myślę, że przejrzymy kilka z nich. Pierwsze z nich to jest Łukasza 4:18. Duch Pański nade mną. To są słowa, które wypowiada Pan Jezus Chrystus. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. To słowo apesis tutaj pada dwa razy.
uwolnienie, czyli jako uwolnienie, wypuszczenie na wolność uciśnionych i uwolnienie w sensie tutaj wcześniej, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. I tutaj znaczenie tego jest uwolnienie z więzów, odpuszczenie, przebaczenie grzechów, tak jakby te grzechy nigdy nie były popełnione, co jest ważną cechą. Nigdy nie były popełnione. Czyli w momencie takiego uwolnienia człowiek od razu ma czystą kartotekę i usunięte wszelkie ślady, że kiedykolwiek zgrzeszył. To jest właśnie to, co się dzieje, gdy przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, gdy uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony i usprawiedliwiony. Wszystkie twoje grzechy zostały włożone na Pana Jezusa Chrystusa w 3 godzinach ciemności, kiedy On się stał grzechem za nas. Natomiast nasza sprawiedliwość pochodzi od Pana Jezusa, to znaczy Pan Jezus nas wtedy usprawiedliwia i w oczach Bożych jesteśmy tacy, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. I od tej pory w życiu chrześcijanina w ogóle grzech nie jest tematem kwestii zbawienia, czyli jest to anulowanie kary, ale także potraktowanie tego, że te grzechy nigdy nie były popełnione. One są po prostu niebyłe. Nie było nigdy takiego tematu. I dlatego ja jestem święty Grzegorz. Tak? No bo zostałem uświęcony przez Pana Jezusa w momencie, gdy uwierzyłem w Pana Jezusa w 1990 roku w czerwcu. I Pan Jezus Chrystus w tamtym momencie momentalnie przypisał mi całą sprawiedliwość swoją Chrystusową. Jestem już zwycięzcą, już nikt nie wyrwie mnie z ręki Ojca, nikt nie wyrwie mnie z ręki Pana Jezusa. Jedyne, co słyszę od Pana Jezusa, to pokój Ci, nie bój się, Grzesiu, i tak dalej. Są to tego typu sformułowania. Jest to głos dobrego pasterza, bo głos dobrego pasterza do zbawionego chrześcijanina zawsze jest uspokajający. Nie bój się, malutkie statko. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Cały czas. Natomiast kto ma głos próbujący przestraszyć? No, wilki, psy szczekają, świnie chrumkają. I kler też chce dostać dużo pieniędzy, dlatego pod pozorem religijności narzuca różnego rodzaju lęki, żeby potem zasilić jego budżet, bo on chciałby dobrym samochodem jeździć, a ludzie są coraz biedniejsi, więc coraz bardziej musi tych ludzi straszyć. Albo przynajmniej gromadzić tych ludzi więcej, bo kler lubi tłok i twoje pieniądze. I Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas z takich różnych zniewoleń uwolnić. Tutaj akurat jest mowa o uwolnieniu nas z grzechu. I 10:18 Hebrajczyków. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Czyli to słowo odpuszczenie to jest właśnie to słowo apesis, czyli nie ma tutaj odpuszczenie powoduje, że nie ma już ofiary za grzech. Kolejne miejsce Hebrajczyków 9:22. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Bo faktycznie to odpuszczenie zostało dokonane na podstawie krwawej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus przelał swoją krew na krzyżu Golgoty. I kolejne miejsce to Kolosan 1:14, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Czyli tutaj znowu to słowo apesis to jest odpuszczenie. Kolejne miejsce Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Czyli znowu widzimy odpuszczenie grzechów. To jest kluczowe. Bez tego w ogóle nie ma początku z Bogiem. Musisz przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, a On w doskonały sposób Cię oczyści, uwolni, odpuści Ci grzechy. Pan Jezus powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Więc tutaj stajesz się wtedy dzieckiem Bożym, gdy wyznasz Panu Jezusowi Chrystusowi, że potrzebujesz Go, że twoje grzechy mogą być tylko zgładzone przez Jego ofiarę i prosisz Go, aby Ci wybaczył twoje grzechy. Oczywiście ta forma nie jest ważna, bo Słowo Boże mówi wprost, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas
od wszelkiej nieprawości, czyli nastawienie do odpuszczenia grzechów, do porzucenia grzechów tutaj jest, natomiast kluczową kwestią jest uwierzenie w Pana Jezusa. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Oczywiście wierzyć ku zbawieniu, tak? Bo jeżeli uwierzysz w Niego w sposób daremny, czyli wierząc w innego Jezusa, no to to ci nie pomoże. To chodzi o wiarę w biblijnego Jezusa, który jest odwiecznym Synem Bożym, który jest jedynym prawdziwym Bogiem, który przyjął postać sługi i okazał się z postawy człowiekiem i umarł na krzyżu za twoje grzechy i zmartwychwstał po pogrzebaniu go. Przez 3 dni był w grobie, po 3 dniach zmartwychwstał i został w niebo wzięty, wstąpił na niebiosa i teraz siedzi po prawicy Ojca. Więc to musi być oczywiście uwierzenie celowe, a nie daremne. Bo jeżeli uwierzysz sobie w innego Pana Jezusa niż ten, który jest w Biblii, no to niestety to nie zbawia. I kolejne miejsce to jest Dzieje Apostolskie 26:18. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa, które wyraźnie mówią o odpuszczeniu grzechów. Odpuszczenie grzechów, jak widać, jest tu wyraźnie, że wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie, współudział z uświęconymi. Kolejne miejsce to Dzieje Apostolskie 13:38. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. Przez tego, czyli przez kogo? Przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc ważne jest, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, a wtedy będziesz zbawiony. Jeśli wyznajemy, że Jezus jest Panem i wierzymy w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawieni jesteśmy. Więc teraz kolejne miejsce to Dzieje Apostolskie 10:43. O Nim, czyli o Panu Jezusie Chrystusie, to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Czyli widzimy, uwierz w Pana Jezusa, każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Kolejne miejsce to Dzieje Apostolskie 5:31. Kolejne użycie słowa apesis, czyli greckiego słowa w systemie Stronga 859. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się, i teraz to słowo apesis, i odpuszczenia grzechów. Czyli widzimy, odpuszczenie grzechów jest przez wywyższonego Pana Jezusa Chrystusa. I ta możliwość jest dana Izraelowi. Kolejne miejsce to Dzieje Apostolskie 2:38. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, czyli tutaj znowu na odpuszczenie grzechów. Słowo odpuszczenie to jest właśnie to słowo apesis. Kolejne miejsce to jest Łukasza 24:47. I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Czyli znowu odpuszczenie grzechów to jest to słowo apesis. Kolejne miejsce to jest Łukasza 3:3. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Kolejne miejsce to Łukasza 1:77. I tutaj też pada słowo apesis, czyli właśnie to uwolnienie, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Czyli widzimy poznanie zbawienia. Kto ma
pewność zbawienia ten, kto ma odpuszczone grzechy. Kto ma odpuszczone grzechy? Ten, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jako swojego jedynego prawdziwego Boga, który stał się człowiekiem i umarł w moje miejsce, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia i został w niebo wzięty. Czyli widać wyraźnie, kolejne miejsce to Marka 3,29. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Więc tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że jeżeli ktoś odrzuci łaskę Bożą, jeżeli ktoś się nie nawróci, czyli zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Trzeba odróżnić to, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Więc tutaj nie chodzi o każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo każdy grzech tak naprawdę jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, gdyż Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. I te wszystkie trzy osoby są sobie równe co do chwały między innymi i dlatego jeżeli grzeszysz, to grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu. I każdy grzech jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Nie ma grzechu, który nie jest od razu grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duch Święty jest Bogiem. Natomiast jest jedno szczególne tutaj zgrzeszenie, które jest nazywane zbluźnieniem i kontekst pokazuje, że chodzi o to, że nazywasz Jezusa po prostu kłamcą. Bo Jezus udowodnił, kim jest, a dokładnie to Duch Święty udowodnił. Jest powiedziane, że to Duch Święty udowodnił to wszystko. Duch Święty poręczył to wszystko znakami i cudami. Duch Święty jednoznacznie wskazał, że Jezus Chrystus jest właśnie tą jedyną drogą do Boga. I teraz, jeżeli ty zbluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu przez to, że nie przyjmiesz Ewangelii zbawienia, tylko będziesz próbował się swoimi własnymi uczynkami ratować, albo będziesz twierdził, że zbawienie można utracić, to też jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, bo Jezus powiedział wyraźnie, że kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Czyli wtedy bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu, który wyraźnie napisał w Słowie Bożym, że Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jeśli uważasz, że zbawienie można stracić, bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu, bo jako człowiek nienarodzony na nowo, po prostu dokonujesz takiego bluźnierstwa, które zamyka ci drogę do uwierzenia w Jezusa, bo wierzysz wtedy w innego Jezusa, który nie jest prawdomówny według twojego światopoglądu. A Pan Jezus jest prawdomówny i można Mu we wszystkim zaufać. Skoro powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, no to wystarczy w Niego uwierzyć i się ma życie wieczne. I tutaj widzimy jednoznacznie odpuszczenie, to jest właśnie to słowo apesis. I kolejne miejsce, to jest miejsce związane z Marka 1,4. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Czyli Marka 1,4 to jest właśnie to. I jeszcze jedno miejsce, Mateusza 26, 28. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Czyli tutaj widzimy jednoznacznie, że krew Pana Jezusa Chrystusa przelała się na właśnie apesis, czyli odpuszczenie grzechów. I to jest krew Pana Jezusa, którą on tu nazwał krwią nowego przymierza, bo na podstawie tej doskonałej ofiary będzie zawarte nowe przymierze z Izraelem i Judą 7 lat po pochwyceniu Kościoła. I tutaj wyraźnie widać, że to właśnie tak będzie, bo tutaj Pan Jezus mówi: a gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
ale powiadam wam, i tutaj jest wyraźnie powiedziane, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Czyli widać wyraźnie, Pan Jezus tutaj odnosi się do tego, co jest nazywane królestwem Ojca, albo nowym przymierzem, albo tysiącletnim królestwem. I potem, gdzie oni poszli? Odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Jak wiemy, na tą Górę Oliwną Pan Jezus wróci ze swoimi świętymi, jego nogi staną na Górze Oliwnej, ona się rozdzieli na dwoje i to będzie w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierze. Nowego przymierza jeszcze nie ma, bo Słowo Boże mówi, że to, co jest bliskie zniknienia, no to o starym przymierzu, czyli jeśli coś jest bliskie zniknienia, to jeszcze nie znikło. A więc tutaj jednoznacznie widzimy, że to jest jeszcze nowe przymierze. Przyszłość, zresztą przymierze zawarte jest z starym ludem Bożym, czyli Izraelem i Judą, i także ze starym ludem Bożym będzie zawarte nowe przymierze, bo chrześcijanie, czyli Kościół, to jest narzeczona. Z narzeczoną się umów nie zawiera. I jako poganie, chrześcijanie pochodzący z pogan w ogóle byli obcy przymierzom, więc żeby mówić o nowym, to trzeba też mówić wpierw o starym, ale nie było ani starego, ani nowego, nie będzie z Kościołem zawartego, bo z narzeczoną się takich umów nie zawiera. Także z dziećmi się nie zawiera umów, a my jesteśmy dziećmi Bożymi jako chrześcijanie. Więc tutaj nie ma w zasadzie możliwości, żeby gdziekolwiek chrześcijanin miał zawarte przymierze z Bogiem, bo chrześcijanin żadnego przymierza nie ma. Jest ludem niebiańskim, jesteśmy jego najbliższą, umiłowaną rodziną, jesteśmy z nieba, a nie z ziemi i mamy zupełnie inne relacje z Bogiem niż te, które ma ziemski lud Boży. Kolejne miejsce to jest Eleutero, 1600. Takie miejsca tutaj są i znaczenie tego jest uczynić wolnym, uwolnić od przewagi grzechu w naszym życiu. Pierwsze miejsce to jest Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czyli widać, że to jest uwolnienie. I kolejne miejsce to jest Rzymian 8:21. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Czyli tutaj widzimy, że stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Tak mówi tutaj te okolice tego wersetu i wiemy, że kiedy to się stanie. No w Nowym Przymierzu będzie wilk gościem jagnięcia, dziecko będzie mogło wyciągnąć rękę do jamy żmii i będzie mogło poprowadzić niebezpieczne zwierzęta razem z krową, małe dzieciątko. Więc tutaj mamy tego typu zapowiedzi dotyczące nowego przymierza i faktycznie tak będzie. Kiedy to będzie? No najpierw będzie pochwycenie wszystkich chrześcijan do nieba. Spotkamy się na powietrzu z Panem Jezusem, On nas weźmie do nieba. I potem po 7 latach Pan Jezus przyjdzie na ziemię, a my wraz z Nim będziemy Mu towarzyszyć. On wtedy na ziemi ustanowi nowe przymierze z Izraelem i Judą. I tak to będzie się działo. Kolejne miejsce to Rzymian 8:2. Znowu to słowo eleutero, czyli uczynić wolnym, uwolnić od przewagi grzechu w naszym życiu. I tutaj widzimy, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Kolejne miejsce to jest Rzymian 6:22 i Rzymian 6:18. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek poświęceniu, a za cel życie wieczne. I 18. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości.
Czyli widać wyraźnie wolność od grzechu, uwolnienie od grzechu. Kolejne miejsce, które Pan Jezus mówił do wierzących w Niego Żydów, ale wierzących w Niego w sposób niewłaściwy. Jana 8 rozdział 36 i 32 werset. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A 32 werset. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli to słowo wyswobodzi albo Syn was wyswobodzi, to jest właśnie to słowo eleutero. I tutaj jest ważne, że Pan Jezus mówił to do wierzących w Niego Żydów, tak? Bo tu jest powiedziane 8:1, tak? Nie, to jest gdzieś chwilę później. Gdy tak mówił, to jest 30 werset, gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Właśnie te słowa powiedział do tych, którzy uwierzyli w Niego. Ale niestety to uwierzenie w Niego nie było zbawienne dla tych ludzi, dlatego że oni uwierzyli w fałszywy obraz Jezusa, to pokazuje ta cała rozmowa. I wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Więc jeżeli uwierzysz w fałszywy obraz Jezusa, taki, który sobie sam wymyśliłeś, a nie wyczytałeś go z Biblii, no to niestety na prawdziwego Jezusa będziesz reagował tym, że będziesz chciał go ukamienować. Kolejne słowo, które jest oddawane w polskich Bibliach jako wolność, ale to jest całkowicie inne słowo niż tamte poprzednie dwa słowa i chodzi o inną wolność w oryginale, a przecież oryginał jest natchniony, a nie tłumaczenie. To, że w naszym języku są inne odniesienia tego słowa, to jest po prostu konsekwencja wieży Babel. I teraz mamy takie kolejne słowo i tutaj to jest to słowo właśnie, o które pytał ten autor pytania, którego pytanie czytałem na samym początku. Dobrze, i to jest słowo exesti. Exesti, słowo 1832 w systemie Stronga, to coś jest prawne. I to właśnie to słowo jest użyte w tym to coś jest prawne, czyli wszystko mi wolno albo wszystko wolno. Czyli o takie coś, co jest prawne. Tak, taką wolność. Mam do tego prawo, mam do tego uprawnienie, mam do tego wolność. A więc pierwsze miejsce to jest Koryntian, 1 Koryntian 6:12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. I tutaj widać, że dwa razy to pada. Wszystko mi wolno, wszystko mi wolno. I żeby było jeszcze mocniej, nie wszystko jest dla mnie pożyteczne. To znaczy tu jest nie wszystko jest pożyteczne, tak? Ale generalnie pożyteczne może być albo dla mnie, albo dla kogoś, tak? Generalnie nie wszystko jest pożyteczne. Czyli nie we wszystkim mam interes. Wszystko mi wolno, na przykład wolno mi teraz pójść, na przykład kupić sobie w sklepie lody. Tak? Wolno mi. No ale umówmy się, no lody w taką porę latem są bardziej pożyteczne dla mnie. Ja bardziej lubię latem, choć oczywiście ja jestem osobą, która lubi słodkie rzeczy i lody zjem zawsze, jak mi dasz. Natomiast nie zawsze jest to pożyteczne dla mnie, tak? Na przykład umyłem zęby wieczorem, chcę już iść spać. Wolno mi zjeść lody? No wolno, no ale znowu będę miał brudne zęby. Nie jest to dla mnie takie pożyteczne, jak na przykład o 15, czy tam o 12 w środku dnia. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczemu zniewolić. Czyli znowu mój interes. Ja nie chcę być niczyim niewolnikiem i dajcie mi tutaj taki punkt odniesienia, tak? Czyli wszystko mi wolno, ale będę to, że wolno mi, oceniał z punktu widzenia własnego interesu, własnej wolności. Przypominamy, że chrześcijanin jako przedstawiciel korpusu dyplomatycznego odpowiada
przed krajem, z którego jest przedstawicielem, a nie na ziemi. Jeżeli coś naruszamy tu na ziemi, no to jest tak, że jest generalnie szybsze odesłanie do domu takiego gagatka, tak? Czyli tak to działa. Kolejne miejsce to jest 1 Koryntian 10:23. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Czyli tu jest konstrukcja trochę inna, bo nie jest wszystko mi wolno, tylko wszystko wolno. Wszystko mi wolno było w 6, tu jest wszystko wolno. I znowu powtórzony argument, nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje. Czyli tutaj już jest kwestia zbudowania, tak? Bo tamten fragment nie mówił o zbudowaniu, mówił o tym, że nie dam się zniewolić. Tutaj z kolei jest położony akcent, że nie wszystko buduje. I te fragmenty z tą wolnością są na przykład używane w kontekście zakonu. Czyli na przykład Mateusza 12:2. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego, oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. Czyli było jakieś prawo związane z dniem odpocznienia i ludzie uważali, że oni naruszają to prawo. Jest jeszcze kilka fragmentów dotyczących właśnie tych kłótni, dotyczących sabatu, nie wolno jeść, nie wolno coś tam, ale generalnie chodzi o ograniczenia wynikające z zakonu, czyli coś, co w ogóle chrześcijan nie interesuje. Natomiast mamy jeszcze Mateusza 14:4. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i 4 mówi, bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć. Tak, czyli Herod, który mieszkał na terenie Palestyny, musiał się dostosować jako król Izraela do praw królewskich. Mateusza 20:15. Mogę robić, co chcę. Czy nie wolno mi robić, mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne, dlatego iż ja jestem dobry? Tutaj mamy do czynienia z właścicielem winnicy, który postanowił wynagrodzić każdego, kto pracował na jego winnicy, pełną ceną. Tak? Czyli tutaj jednoznacznie widzimy, że jest wolność do czynienia, jak chcę, z tym, co należy do mnie. Mam do tego prawo. Tak? Potem jest jeszcze kilka innych odniesień. Mateusza 27:6. Nie wolno kłaść do skarbca tego, co Judasz dostał jako zapłatę za Pana Jezusa. Marka 12:14. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo dotyczy kwestii zaangażowania chrześcijan w politykę. Przyszli więc i rzekli do niego, nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy. Nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? I Pan Jezus pokazał, że choć on w ogóle nie wtrącał się w zarządzanie tym światem, czyli wolny był od tego, żeby w jakikolwiek sposób ingerować w politykę bieżącą czy długofalową tego kraju, w którym się znalazł, o tyle finansowanie jak najbardziej powiedział, że cesarzowi należy przekazać. Dlatego chrześcijanie płacą podatki. Dlatego też i podatki płacicie, tak? A w politykę się w ogóle nie mieszamy jako chrześcijanie. Jest jeszcze ciekawe miejsce dotyczące Dziejów Apostolskich 8:37. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. I to słowo możesz. Czyli tutaj pytanie brzmiało, po prostu mamy eunucha, tak? Który się nawrócił. Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Jakiego pisma? No tutaj. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. Poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma.
A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Jak widać, jednoznacznie częścią głoszenia Ewangelii tutaj eunuchowi, w wyniku czego on się nawrócił, a to jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich, czyli już dawno po Pięćdziesiątnicy, czyli coś, co jest także normą dla nas, to co widzimy tutaj odnośnie Filipa? Filip głosił Ewangelię i potem nie mamy powiedziane, skąd ten eunuch dowiedział się o chrzcie wodnym, więc dowiedział się tego od Filipa w czasie głoszenia Ewangelii. Głoszenie o chrzcie wodnym jest częścią głoszenia Ewangelii, po prostu, bo jest powiedziane: Filip otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Czyli o wodzie musiał wspomnieć, skoro eunuch chwilę później mówi: o, jest woda, ja chcę być ochrzczony. No więc jednoznacznie widać, że kiedy wolno być ochrzczonym? Kiedy wierzysz z całego serca. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Dopiero wtedy możesz być ochrzczony, jeśli wierzysz z całego serca. Jeśli wierzysz z całego serca, i to jest bardzo ważne. Kolejne miejsce to jest 2 Koryntian 12:4. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i usłyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. To słowo "nie godzi się powtarzać" to jest właśnie to słowo, które tutaj znamy z tego fragmentu exsesti, tak? Czyli to coś jest, co jest prawne. Czyli nie ma prawa takiego powtórzyć, niemożliwe, nie wolno powtarzać. I to jest w tym fragmencie podobne do tego, co w objawieniu 10:3 jest, czyli że nie wolno było powtórzyć, co powiedziało 7 gromów. Kolejne, jeśli chodzi o znaczenie słowa wolność, kolejne to jest exousia, czyli czy ja dobrze to pokazuję? Pewnie źle. Generalnie ta exousia, moc wyboru, wolność do robienia, jak mi się podoba, pozwolenie, licencja, zgoda. Prawo, autorytet, przywilej, znak królewskiej, autorytatywnej władzy, korona. I teraz na przykład 1 Koryntian 8:9. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Czyli jest tutaj taki problem wolności, zgorszenia dla słabych. Tak? Czyli nasza wolność nie stała się zgorszeniem dla słabych. No bo to jest dla mnie niepożyteczne. Jeśli moim celem jest głosić Ewangelię, pracować dla poszerzania Królestwa Bożego, to jeżeli zgorszę słabych, to działam wbrew własnemu interesowi, bo moim interesem jest to, żeby jak najszerzej było głoszona Ewangelia, tak? I dlatego apostoł Paweł między innymi miał wiele uprawnień, z których nie korzystał, i to, że nie korzystał, robił to po to, żeby jak najszerzej to Słowo Boże było głoszone i aby było przyjmowane przez ludzi, aby głosząc Ewangelię sam nie był odrzucony przez ludzi, którzy po prostu nie słuchaliby go, gdyby był dla nich niedostępny, tak? Kolejne miejsce to jest 1 Koryntian 9:4. 1 Koryntian 9:4. Czy nie wolno nam jeść i pić? Kolejne. Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czyli to jest ta exousia, moc wyboru, wolność do robienia, jak mi się podoba. Jest to inne słowo niż to, które przed chwilą analizowaliśmy, czyli exsesti. Trochę podobne, bo i numeracyjnie chyba jest niedaleko. Tak, 1832, a to jest 1849. I tutaj widzimy, czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony chrześcijanki, jak czynią to pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas. Oczywiście tu się pojawia od razu pytanie poboczne, tak? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? To jest z kolei 9:6.
I wiele takich jest tutaj, kto kiedy pełni żołnierską służbę własnym kosztem i tak dalej. I dalej mówi, że wolał z tego wszystkiego, o, 15. Ja jednak nie korzystałem z tej rzeczy żadnej. Ani nie napisałem tego w tym celu, aby do mnie to odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chwalić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Czyli byłoby to dla niego niepożyteczne, gdyby nie zwiastował Ewangelii. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Czyli mu się to opłaca, jeżeli ma zapłatę. A jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję jedynie powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tęże zwiastując Ewangelię, czynię to darmo. Aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii, to jest zapłata Pawła, którą on tu wymienia. Czyli będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Zobaczcie, on się nie wypiera tego, że jest Żydem. Jest Żydem, tak? Natomiast pod zakonem twierdzi, że już nie jest, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Zakon Chrystusowy to nie jest zakon, to jest zakon Chrystusowy. Słowo przymiotnik dodany do rzeczownika zmienia bardzo wiele. Możemy to zobaczyć na przykład na wielu rzeczownikach, tak? No choćby świnka i świnka morska. Niby przymiotnik morska, taki krótki, a zmienia wszystko, tak? Czyli tak samo tutaj, no oczywiście może niepoważny przykład, bo tutaj mamy zakon Chrystusowy, ale chodziło o to, żeby pokazać, jak duża przepaść jest między tymi terminami. Zakon, a zakon Chrystusowy. Zakon, a zakon Chrystusowy. To są dwie różne rzeczy. I zakon Boży. Zakon Boży to nie jest zakon, tak? Bo o zakonie powiedział Bóg, że dałem im przykazania, które nie były dobre. Tak napisał w Ezechiela prorok Ezechiel. Czyli dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Czyli ta jego wolność jest po to, żeby ewentualnie z niej skorzystać, gdy widzi z tego korzyść, ze zrezygnowania z tej wolności. A to poboczne pytanie, które gdzieś tam ktoś kiedyś zadał, no to faktycznie tutaj jest oto. Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Przyjęło się powszechnie, że apostoł Paweł żony nie miał. Natomiast jest to bardziej tradycyjny zabobon niż to, co wynika z tekstu pisma. Choćby ten fragment jest tak skonstruowany, jakby Paweł żonę jednak miał. Czyli czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Jeszcze jest kilka innych rzeczy. Między innymi w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł pisze tak, jakby był raczej wdowcem, bo mówi, że, no, że po prostu ma takie wskazania i z tymi wdowcami tak jakby się umieszczał w tej grupie. Tak jest konstrukcja tego, tej wypowiedzi. I jeszcze jedna rzecz. No, gdy Paweł głosował za tym, żeby po prostu był ukamienowany albo zamordowany chrześcijanin w czasie, gdy był jeszcze przed nawróceniem. To jest ciekawe, bo te osoby, które miały prawo głosować, a tam jest wyraźnie powiedziane, że głosowałem za tym, to te osoby, które głosowały, to miały no, jedynie prawo zasiadać osoby, które miały żonę, tak? Czyli ci, którzy mieli żonę albo byli już wdowcami. Więc albo trzeba twierdzić, że nie wiemy, czy Paweł był żonaty, a na pewno nie można sztywno twierdzić, że nie był żonaty, tak? Bo tutaj raczej jest więcej wątpliwości w kierunku tego, że jednak żonę miał i owdowiał. I no jeżeli patrzeć na same źródła biblijne, oczywiście tradycja mówi swoje, że był nieżonaty i tak dalej, natomiast nie są dla nas
opowiadania i zabobony tradycji z żadnym wyznacznikiem. Więc z tego względu nie możemy na nich w żaden sposób polegać. Bo nie można brać tradycji nauczania demonów jako punktu odniesienia. Dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak odnosić się do Słowa Bożego. Kolejnym takim ciekawym fragmentem jest objawienie 22:14. Tutaj mamy do czynienia z prawem do drzewa życia, czyli exousia, słowo 1849. W objawieniu 22:14 jest tłumaczone jako prawo do tego, aby jeść z drzewa życia. Naszym drzewem życia oczywiście jest w sposób nieprzenośny Pan Jezus Chrystus, tak? Czyli Pan Jezus Chrystus jest naszym drzewem życia i my mamy prawo jeść z drzewa życia, a w objawieniu jest to przedstawione jako po prostu prawo do jedzenia z drzewa życia. Objawienie 22:14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy miasta. Czyli widać, że błogosławieni są ci, którzy mają wyprane swoje szaty we krwi baranka, bo tylko krew baranka, czyli krew Pana Jezusa, oczyszcza z grzechów na podstawie wiary w Jezusa. I to jest jednoznaczne. Kolejne takie miejsce to jest Hebrajczyków 13:10. Znowu chodzi o prawo jedzenia, ale jest to chodzi o zakaz albo brak prawa do jedzenia. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Tak, czyli tutaj jest postawiona sprawa dosyć mocno, tak, bo przybytkowi służą, więc nie mają prawa jeść z tego ołtarza, z którego my jemy. My, czyli chrześcijanie zbawieni z łaski, ci, którzy służą przybytkowi, to są ci, którzy są po prostu jeszcze Żydami według ciała i nie narodzili się na nowo. Mają służbę ziemską. I tutaj jest uzasadnienie, albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Czyli widać wyraźnie, że jest skazanie na ofiarę Pana Jezusa, która też miała miejsce poza bramą. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego, poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Czyli chrześcijaństwo jest poza obozem. Jest taki obraz tutaj użyty, że prawo do tego, żeby korzystać z wszelkich dobrodziejstw Pana Jezusa, to jest wyjście poza obóz judaizmu. Obóz judaizmu charakteryzuje się między innymi tym, że jest tam w nim jeszcze poleganie na własnych różnego rodzaju uczynkach dobrych, ale też jest tam kasta kleru, tak? Czyli różnego rodzaju kapłani, księża, popi, biskupi, pastorzy, liderzy. No, aż tych nazw jest tyle, że to aż trudno wymienić, ale generalnie to jest po prostu praktyczny judaizm, bo w chrześcijaństwie nie ma tego typu po prostu już żadnych związków z judaizmem. Więc ci, którzy mają związek z tym judaizmem tutaj praktykowanym na ziemi, nie mają prawa jeść z tego ołtarza, bo oni wtedy służą jeszcze przybytkowi. Słowo przybytek jest tu ciekawe, dlatego że przybytek został wniesiony do posiadłości pogan. Tak jest napisane. I odnośnie przybytku, to on już dawno przestał funkcjonować, jeśli bierzemy dosłownie to słowo, bo przybytek to jest ten namiot, taki szmaciany, czy tam ze skór, generalnie z tkanin i skór zwierząt, i elementów drewnianych, i elementów innych opisanych przez księgi mojżeszowe.
Natomiast potem powstała świątynia kamienna i ten przybytek, no to jest tutaj bardzo ciekawe zagadnienie, bo jest to bardziej symbol niż dosłowny przybytek, tak? Czyli chodzi bardziej o to takie duchowe służenie judaizmowi. I ci, którzy takim judaizmem się tutaj zajmują, żydostwem, czyli albo mają nikolaityzm u siebie, czyli kler, albo generalnie dodają do łaski uczynki różnego rodzaju, konieczne ich zdaniem do tego, żeby jakoś uszlachetnić się albo uszlachetnić zbawienie, no to jest właśnie judaizm taki charakteryzujący się tym zepsuciem. Kolejne miejsce to jest Tytusa 3:1. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Czyli tutaj jest powiedziane, że chrześcijanie mają o nikim źle nie mówić, żeby nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Oczywiście to ma swoje granice, bo mamy tak pokazane na przykład 3:10, a człowieka, który wywołuje heretyctwo albo szczepieństwo, albo sekciarstwo po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, czyli to upomnienie musi z nas wyjść. To nie jest tak, że ta łagodność powoduje, że my nie upomnimy, a potem musi być konsekwentne odcięcie się od tego człowieka, w sensie, że no po prostu możemy z nim mieć wszystkie relacje poza relacjami związanymi z kwestiami duchowymi, tak? Czyli jeżeli był to mleczarz, no to dalej kupujemy od niego mleko. Jeśli był to śmieciarz, no to dalej on odbiera nasze śmieci. Jeśli to był listonosz, dalej niech przynosi nasze listy. Ale jeżeli z nim rozmawialiśmy o sprawach duchowych i widzimy, że on usłyszał Ewangelię i próbuje teraz odwrócić tą Ewangelię, no to jeden raz napominamy i już nie musimy więcej z nim rozmawiać. Możemy ewentualnie, jeśli mamy mocno zagotowany mózg, rozgrzany intelekt do tego, żeby mu jakoś lepiej rację wyłożyć i naszym zdaniem ma to pomóc, no to możemy drugi raz, ale trzeciego razu już nie wolno. Pierwszy i drugi. Koniec. I wtedy już mamy wiedzę na temat tego człowieka, że jest on przewrotny i grzeszy. To jest właśnie typowe brak trzeciej szansy, tak? Raz lub dwa, trzeci raz już nie ma. Co prawda Hioba mówi o tym, że dwa razy lub trzy razy Bóg to czyni z człowiekiem, napominając go, ale też w innym miejscu, że Bóg czyni to z człowiekiem raz lub dwa. Generalnie tych razów nie może być 15. Tak? Chodzi o to, że one są w małej liczbie. Czyli jeśli przyjmiemy tak, no to wtedy jeden lub drugi raz, to chodzi o to, że to jest taka mała ilość, symbol małej, niewielkiej ilości. Czyli no, 3 może jeszcze by uszło, ale no, 5 to już jest naruszenie tej zasady. Oczywiście są osoby, które szczególnie kochamy, rodzice, siostra, brat. No to myślę, że Bóg jest łaskawy i nie obrazi się na nas, jeśli 164 raz takiej osobie będziemy próbowali wyłożyć rację. To nie o to chodzi, żeby tutaj, skoro nasze serce cierpi, żebyśmy byli ograniczeni w tym zakresie. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu to nie ma sensu. Pierwszy i drugi raz wystarczy. Przypominaj im, aby zwierznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Niestety sporo chrześcijan nie jest poddana zwierznością i władzą i robią źle, bo się sprzeniewierzają Słowu Bożemu, które mówi, że mamy być zwierznością i władzą poddani i posłuszni. I to jest bardzo źle. Jeżeli jeszcze do tego dochodzą jakieś teorie spiskowe, których sporo jest ostatnio, bo tu jest, aby o nikim źle nie mówili, a ci, którzy podają się za wierzących, czasami sobie pozwalają przypisywać wierzącym jakieś negatywne cechy, o których po pierwsze nie mają prawa wiedzieć. No, śmieszny przykład z masonerią, tak? Którą mówi się, że ona jest rzekomo tajną organizacją, no, a handlarz kapustą z targu podający się za chrześcijanina doskonale wie, co tam się na 33 stopniu dzieje.
No a ja go pytam potem dokładnie, no ale to nie jest jakaś organizacja jakoś tajna, jakoś zabezpieczona przed wypływem informacji. No i co się okazuje, że oczywiście jest, że jak ktoś zdradzi tą organizację, to oni od razu go zabijają, tak żeby nic nie wyszło na jaw. A mimo to taki piekarz bułek spod Ostrzeszowa jednak świetnie zna relacje między nimi i ma wyrobioną opinię na temat różnych osób. Handlarka gęsiami też świetnie zna tą tematykę. Bardzo dziwne, prawda? Więc albo jest tak, że no, jednak te organizacje nie są takie, jak oni je opisują, takie super tajne, albo oni nie mają tych informacji. Więc tutaj te osoby strasznie kłótliwe często są. Kłócą się o takie rzeczy, nieustępliwe są, czyli nie są w stanie przyjąć argumentów, że no, zwyczajnie to jest niemożliwe, żeby nawet as wywiadu, żeby miał takie dane, a co dopiero prosty sprzedawca z kiosku ruchu w Bierzowie. Więc to jest naprawdę niemożliwe. Więc przypominaj im, aby z wiecznością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. To jest to słowo exousia, czyli moc wyboru, wolność do robienia, jak mi się podoba, pozwolenie, licencja, zgoda, prawo, autorytet. Więc to jest ta wersja, że tu jest autorytet, tak? Tym autorytetom mamy być poddani, świeckim i nieświeckim. Kolejne miejsce to 2 Tesaloniczan 3:9. Nie abyśmy prawa nie mieli, tam jest takie sformułowanie, czyli znowu użycie exousia 1849, nie abyśmy prawa nie mieli. 2 Tesaloniczan 3:9. I tutaj Paweł pisze, nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Więc czasami, jeżeli mamy pewną wolność, rezygnujemy z tej wolności, mamy prawo do czegoś, ale rezygnujemy z tego, żeby komuś dać dobry przykład, tak? Czyli mam prawo nie wynieść śmieci, od tego mam dzieci, ale chcę dać przykład, jak się to robi, żeby one później wiedziały, jak to się robi. Choć oczywiście kiedyś pokazywałem, więc powinny już pamiętać. Może pokazywałem 6 raz za dużo, może jestem wykorzystywany. Trudno, dam się wykorzystać, bo ja mam działać w łasce, mam być przede wszystkim ja wobec Słowa Bożego w porządku, a nie będzie konieczność wtedy być kłótliwym, bo to nie jest nikomu do niczego przydatne. Kolejne miejsce to Kolosan 1:13. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Czyli widać, że tutaj Ojciec przeniósł tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, wyrwał z mocy ciemności. To słowo moc to jest właśnie ta exousia, czyli autorytet ciemności. I Pan Jezus po prostu jest teraz naszym, no tutaj do królestwa Syna swego zostaliśmy przeniesieni, czyli tam królem jest Syn, tak? Czyli jednoznacznie widzimy, że dziękujemy Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Więc wyraźnie widzimy, że tutaj ten autorytet jest też również używany w kontekście negatywnego autorytetu. Kolejne miejsce to jest Efezjan 2:2, gdzie mamy powiedziane książę rządzący w powietrzu, o diable. Książę mający autorytet w powietrzu. I dlatego pochwycenie będzie na powietrzu, bo my będziemy, objawimy się i te władze w powietrzu po prostu sparaliżujemy. Tam się spotkamy z Panem Jezusem na powietrzu. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Czyli widzimy władca, który rządzi w powietrzu. To jest właśnie ten, co ma autorytet w powietrzu. Kolejne miejsce to 2 Koryntian 13:10. Prawo, jakie dał nam Pan.
Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo. Na podstawie, i tutaj jest exousia, pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Więc generalna zasada jest taka, że my jako chrześcijanie tą wolność mamy po to, żeby budować Królestwo Boże. Tak? I ta, tak jak po prostu mamy tą wolność w Chrystusie, to ona służy ku temu, że mamy wolność przystępu do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Ta wolność jest niczym nieograniczona. Także mamy wolność do tego, żeby po prostu jako ambasadorowie Królestwa Bożego funkcjonować tu na ziemi. Kolejne miejsce to jest 2 Koryntian 10:8. Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, czyli tą exousją, jaką nam dał Pan, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Czyli widzimy znowu, że ta wolność chrześcijańska, przede wszystkim tutaj akurat jest mowa o tej wolności Pawła, ale ta wolność jest dana generalnie chrześcijanom po to, żeby się nawzajem budować, a nie niszczyć. Więc ta wolność jest wtedy pożyteczna dla mnie, jeżeli używam jej we właściwy sposób. I kolejne miejsce to jest 1 Koryntian 11:10. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Tak oddaje to Warszawska, natomiast mnie osobiście bardziej przekonuje, że pasuje do tego miejsca tłumaczenie Brzeskiej, czyli a przetoż niewiasta ma mieć znak mocy na głowie dla aniołów. Czyli generalnie ten znak, który ona ma na głowie, zgodnie z definicją, tak jak widzieliśmy, znak królewskiej autorytarnej władzy, korona. No więc to nakrycie głowy u kobiety modlącej się albo prorokującej pokazuje jej autorytet, jej władzę. I to jest znak władzy, którą ona ma jako dziecko Boże, które przekazuje ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu myśli ze słowa Bożego, bo przecież te tylko mają moc budować, napomnieć lub pocieszyć. Kolejne miejsce to jest 1 Koryntian 9:18. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Więc widzimy, Paweł ma prawo, ale nie korzysta z tego. To już o tym wspominaliśmy. I tutaj jeszcze odnośnie tej korony, w przypadku kobiety, gdy prorokuje lub modli się, nie zapominajmy, że tam jest anioł, wymieniony ze względu na aniołów. Jednym z aniołów jest szatan. Więc jeżeli kobieta ma na sobie exousję, czyli nakrycie głowy, ze względu na aniołów, jednym z tych aniołów jest szatan. Szatan jest niczym więcej niż aniołem. I taka przykryta głowa kobiety jest koroną władzy. Tak? Znak królewskiej, autorytarnej władzy, korona. I wtedy ze względu na takiego anioła, zarówno dobrego, jak i złego, tam nie jest powiedziane, że to dotyczy złych albo dobrych aniołów, więc należy przyjąć, że po prostu liczba aniołów wyczerpuje każdy rodzaj aniołów. I ta korona władzy jest potrzebna, jeżeli mamy do czynienia z posłuszną siostrą. No i brak tej korony oznacza, że taki anioł nie widzi tej korony. No i jak nie widzi tej korony, a powinien widzieć, no to prawdopodobnie ma to znaczenie. Aniołowie są istotami duchowymi, więc ma to znaczenie duchowe. I to chodzi o to, że też ze względu na aniołów, jeżeli kobieta ma mieć nakrytą głowę ze względu na aniołów, to jest bardzo ważne, że to nie jest moda, bo moda się zmienia, aniołowie przez wieki się nie zmieniają, więc to nie ma znaczenia, co tam kiedyś się działo w Koryncie, czy gdzieś tam, jak to próbują niektórzy wywrócić Słowo Boże, powołując się na kulturę, tradycje i inne takie wytrychy.
Słowo Boże mówi tutaj nie ze względu na modę panującą w Koryncie ma mieć nakrytą głowę, tylko ze względu na aniołów. A w relacji anioł-człowiek od tamtej pory nic się nie zmieniło. Było to napisane już po zesłaniu Ducha Świętego, po zmartwychwstaniu, po ukrzyżowaniu, po wcieleniu Pana Jezusa. Więc jest to generalnie, nic się nie stało w międzyczasie takiego, co by zmieniało relacje między aniołem a kobietą, między aniołem a człowiekiem. Ten pierwszy Koryntian 9:12 jest też z użyciem tego słowa. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. I 1 Koryntian 9:6. Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować, czyli exousia? To oznacza właśnie, że mamy tego typu tutaj wskazania z tego słowa. Kolejne słowo, które tutaj warto, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest eleuteria. Eleuteria, czyli słowo 1657. 1657. Wolność do robienia lub nierobienia. Licencja i wolność do robienia, co się podoba. Prawdziwa wolność to życie tak, jak powinniśmy, a nie jak nam się chce. Taka jest definicja. Czyli prawdziwa wolność to życie tak, jak zdaniem Boga powinniśmy, a nie tak, jak nam się być może chce, jeśli nie jesteśmy w zgodzie z oczekiwaniami Bożymi. Więc to jest definicja tego. I pierwsze miejsce to jest 1 Koryntian 10:29. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegoż moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Tutaj jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że to pytanie, dlaczego by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie, i to jest pytanie, na które jest odpowiedziane dalej. To tylko podział na wersety spowodował, że u nas to brzmi jak kpina, tak, że wyśmiewamy się. Jakim prawem moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie? Nie, to chodzi o proste pytanie. Jakie są warunki, kiedy moja wolność jest sądzona przez cudze sumienie? Odpowiedź jest w wersetach 30-33. Tu jest odpowiedź. Właśnie dlatego twoja wolność, moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie. Jeżeli zatem przeczytamy wersety od 30 do 33, otrzymamy odpowiedź na pytanie, dlaczego moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie. Jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? I teraz po pierwsze, czy jecie, czy też pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc każde dziecko Boże, które miłuje Boga, rozpozna, czy dana rzecz jest czyniona na chwałę Bożą, czy nie. I w ten sposób odpowiedź otrzymujemy, że moja wolność może być sądzona przez sumienie brata, który ma chwałę Bożą na swoim celu i jego zamiłowanie jest w tym, żeby chwała Boża się rozszerzała. I dalej kolejny argument ku temu jest taki, że nie wolno nam dawać zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak widać, Żydzi, Grecy i zbór Boży to są trzy różne kategorie. Nie jest zatem prawdą, że zbór Boży zastąpił Żydów i teraz, że niby zbór Boży jest nowym
żydostwem, nowym Izraelem. Jest to oczywiście satanistyczna myśl. Podają się tacy za Żydów, choć nimi nie są, lecz są synagogą szatana. Mamy trzy oddzielne byty. Żydzi, oddzielnie Grecy, oddzielnie zbór Boży. I zresztą to było wcześniej widać w 1 Koryntian 9, gdy Paweł mówił o tym, że dla Żydów stał się jak Żyd, dla tych, co są pod zakonem, jakby był pod zakonem, dla tych, którzy nie są pod zakonem, jakby nie był pod zakonem. I tutaj dalej wniosek, jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Czyli ta moja wolność jest pełna, mam pełną wolność, natomiast skoro w moim interesie jest szukać chwały Bożej, bo to jest moje źródło, mojej pociechy, mojej radości, to logiczne też, że chcąc realizować ten cel dziecka Bożego, jakim jest, żeby upodabniać się do Pana Jezusa, pewne elementy tej wolności będą korygowane każdego dnia, aż całkowicie zostaną zmienione w obraz taki jak obraz Chrystusa. Kolejne miejsce, gdzie to eleuteria jest, czyli wolność do robienia lub nierobienia, licencja i wolność do robienia, co się podoba. Prawdziwa wolność to życie tak, jak powinniśmy, a nie tak, jak nam się chce, według definicji, którą już przedstawiliśmy. To 2 Koryntian 3,17. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Czyli jednoznacznie widzimy, duch pański, tam wolność. Ducha pańskiego chrześcijanin otrzymuje w momencie narodzenia na nowo. Wcześniej nie jest chrześcijaninem, tylko jest po prostu człowiekiem żyjącym w swoich grzechach. Ale w momencie, kiedy ma przebaczone grzechy, to co dzisiaj już widzieliśmy, w wyniku uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, w wyniku uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa, no to wtedy, jeżeli uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to zamieszkuje w nim Duch Święty, staje się chrześcijanin świątynią Ducha Świętego. Zarówno indywidualnie każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego, czyli mogę o sobie powiedzieć, że ja jestem świątynią Ducha Świętego, mieszka we mnie Duch Święty. I także zbiorowo wszyscy chrześcijanie żyjący na ziemi są świątynią Bożą w duchu, są mieszkaniem Bożym w duchu, są świątynią Ducha Świętego. Więc tutaj widzimy, że jeśli jest narodzenie na nowo, to niejako może słowo automatycznie nie jest dobrym słowem, ale zaraz równolegle bezpośrednio z narodzeniem na nowo człowiek jest zamieszkany przez Ducha Świętego i otrzymuje tą wolność, tak? Więc tutaj jest wyraźnie powiedziane, ja nie zmyślam, 16 werset, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, czyli widać, że wolność przychodzi wraz z nawróceniem do Pana. I to nie są rzeczy, które powinniśmy przeaczać. I kolejne miejsce to jest Galacjan 2,4. 2,4 Galacjan. Gdzie mamy powiedziane, że pewni ludzie chcieli wyszpiegować tą naszą eleuteria, którą mamy w Chrystusie, że chcieli wyszpiegować tą naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie. Wolność, czyli wolność do robienia lub nierobienia, licencja i wolność do robienia tego, co się podoba. Prawdziwa wolność to życie tak, jak powinniśmy, a nie tak, jak się chce. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Cóż za dziwactwo, prawda? Że mamy tutaj do czynienia z fałszywymi braćmi, czyli ludzie, którzy znani są jako bracia, a nie są braćmi. Czyli oni po kryjomu zostali wprowadzeni przez kogo? No, chyba nie przez prawdziwe dzieci Boże, tylko przez albo diabła, albo
Jak już byli w środku jedni, to wprowadzili kolejnych i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie. Po co? No, żeby podbić w niewolę. W jaki sposób najprościej podbić chrześcijan w niewolę? Zacząć głosić na przykład, że zbawienie jest utracalne i wtedy ludzie zaczynają kombinować, a co trzeba zrobić, żeby nie stracić zbawienia. Specjalnie się tworzy nieostre wtedy definicje, takie mgliste. Generalnie chodzi o to, żebyś dawał odpowiednią ilość pieniędzy twojemu klerowi, który cię podbił w niewolę. Wtedy nie stracisz według nich zbawienia. Jak im się zwiększą potrzeby, bo urosną im brzuchy i wtedy też samochody będą musiały być wygodniejsze, większe mieszkanie będą potrzebować, czy też dom, no to wtedy twoje wymagania na utrzymanie zbawienia wzrosną, tak? A jeżeli będą już na tyle leniwi, że nie wystarczy jeden przedstawiciel kleru na jedną grupę, no to będą chcieli mieć drugiego kumpla pomocniczego, tak? No to wtedy będzie potrzeba jeszcze więcej twojego zabiegania o utrzymanie zbawienia. No to jest prosta matematyka. Więc jeśli gdzieś jest kler, to znaczy, że należy stamtąd wiać, bo to nie ma nic wspólnego z Bogiem, dlatego że w Biblii nie ma kleru, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. No i teraz kolejne miejsce to jest 2 Piotra 2,19. Obiecują im wolność, czyli obiecują im eleuteria, czyli wolność do robienia lub nierobienia, licencję i wolność do robienia, co się podoba. Prawdziwa wolność to życie tak, jak powinniśmy, a nie jak nam się chce. I oni mają to obiecane w 2 Piotra 2,19 przez fałszywców. I tutaj mamy, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby ci ludzie, tak? Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Czyli jeżeli teraz ktoś ulega czemuś, tego niewolnikiem się staje. Takie prawo tutaj apostoł Piotr przedstawił. Uleganie czemuś czyni niewolnikiem. I obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Niewolnik w Starym Testamencie na przykład jest powiedziane, że dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. No tak, ktoś uległ pożądliwości, na przykład czegoś więcej niż wyżywienie i odzież, bo jest powiedziane, mając wyżywienie i odzież, na tym poprzestawajmy. Jeżeli ktoś chce więcej niż wyżywienie i odzież, a nie wynika to z naturalnych zasobów, które ma, tylko musi wziąć na to kredyt, no to to jest niezdrowa pożądliwość, bo korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej poprzebijali się różnymi boleściami, tak jak ci, którzy zaciągnęli długi. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Więc jeżeli ktoś był łapczywy, uległ pożądliwości, zobaczył fajną reklamę, kup na raty, stał się niewolnikiem. Niewolnik, według tego, co przytoczyłem, że dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. I teraz ci fałszywcy obiecują im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, bo tej zgubie ulegają, tak? Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Czyli oni są niewolnikami zguby, czyli to są ludzie całkowicie nienarodzeni na nowo, idący do piekła, są niewolnikami zatracenia. I zresztą tak jest, 17 werset. Ludzie ci to źródła bez wody. Źródła bez wody. No, czym jest źródło, jak nie z czymś, skąd płynie woda? Ale nie. Ci fałszywi nauczyciele są źródłami bez wody. Czyli powinni być źródłem wody, ale nie są, więc nie są źródłami. No, źródłami bez wody są. Obłokami pędzonymi przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi. Czyli nie idzie za tymi słowami fakt mający oparcie w rzeczywistości codziennej, tylko są to po prostu rzeczy nadmuchane. Nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie.
obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni, tak? Bo mieli możliwość usłyszeć Ewangelię, ale odrzucili ją. Więc teraz już nie mają możliwości się nawrócić, bo w Piśmie Świętym albo ktoś się nawraca za pierwszym razem, albo wcale go nie widzimy wśród nawróconych. Są podobno jakieś świadectwa pozabiblijne, że ktoś usłyszał Ewangelię 6 razy i za 6 razem się nawrócił, ale w Biblii takiego świadectwa nie ma. Więc teraz pytanie, czy wierzyć w opowieści ludzi, którzy może coś dobrze oceniają, a może niekoniecznie dobrze, czy też raczej wierzyć Pismu Świętemu, które nie podaje ani jednego przypadku kogoś, kto słyszał Ewangelię 2 raz i się nawrócił za 2 razem. No więc tutaj mamy takich, którzy już usłyszeli tę Ewangelię i wiemy, że jest rzeczą niemożliwą, aby tych, którzy już poznali Ewangelię, zostali oświeceni i stali się uczestnikami Ducha Świętego przez to, że było im głoszone Słowo Boże, lub też w inny sposób brali udział na przykład w rozmowie z chrześcijaninem. Chrześcijanin jest zamieszkany przez Ducha Świętego, więc w ten sposób każdy człowiek, który rozmawiał kiedykolwiek z chrześcijaninem, stał się uczestnikiem Ducha Świętego, zwłaszcza jeśli ten chrześcijanin przedstawił mu Ewangelię. A mimo to, jeżeli ktoś taki się, mimo poznania Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nie nawrócił, choć tu widzimy nawet wyzwolił się od brudów świata, czyli chciał się religijnie podlizać Jezusowi. Dzięki temu, że zobaczył, że Jezus jest sprawiedliwy i chciał po prostu w ten sposób swoje życie zreformować. Ale się uwikłał i dał się opanować. To stan jego jest ostateczny gorszy niż poprzedni. Nie ma takiej możliwości, żeby taki człowiek, który się nie narodził na nowo, żeby taki człowiek miał moc nad grzechem. I zresztą tu jest wyraźnie pokazane, że chodzi to o nienawróconych, nienarodzonych na nowo, bo jest powiedziane w 22, sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich, czyli nie owca, tylko pies. Umyta świnia znowu tarza się w błocie. Nie owca, tylko świnia, która się na chwilę oczyściła z błotka, umyła się. To są właśnie tacy ludzie, którzy wślizgują się potajemnie wśród chrześcijan, udając chrześcijan, moralnie nawet mogą przez chwilę albo nawet długi czas udawać wierzących, ale w rzeczywistości są nienawróceni. Kolejne miejsce, Rzymian 8:21, które używa Eleuteria, czyli przyszła wolność dzieci Bożych w Nowym Przymierzu. I samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Już ten fragment dzisiaj wstępnie mówiliśmy o nim, że to dotyczy momentu, kiedy wolność dzieci Bożych nastąpi. I to właśnie jest wyzwolenie dla stworzenia. Zatem widać, że tutaj jest wspomniane o 1000-letnim królestwie, albo inaczej Nowym Przymierzu z Izraelem i Judą. To nowe przymierze zostanie zawarte w przyszłości 7 lat po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu wierzących wszystkich chrześcijan do nieba. 7 lat będzie potem ucisku. Po tych 7 latach ucisku Pan Jezus wróci na ziemię osobiście ustanowić nowe przymierze. I teraz kolejne miejsce to jest Galacjan 5:1, że mamy stać wolności. Eleuteria, czyli wolność do robienia lub nierobienia, licencja i wolność do robienia, co się podoba. Prawdziwa wolność to życie tak, jak powinniśmy, a nie jak nam się chce. Takie jest znaczenie słowa eleuteria i patrzymy do Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czyli mamy wyraźne wezwanie, że Chrystus nas wyzwolił,
No tak, jest to do chrześcijan kierowane. Każdy chrześcijanin, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest już wolny. Jest wyzwoleńcem Pana. Po to, abyśmy w tej wolności żyli. I mamy stać niezachwianie, nie poddawając się znowu pod jarzmo, pod ciężar niewoli. Bo niewola jest ciężarem. Kolejne miejsce to jest Galacjan 5:13, że w tym punkcie mamy znowu eleuterię, czyli wolność do robienia lub nierobienia, licencja i wolność do robienia, co się podoba, gdzie prawdziwa wolność jest rozumiana jako życie tak, jak powinniśmy, a nie tak, jak nam się chce. I to jest Galacjan 5:13. Do wolności powołani jesteście. Nie używajcie wolności, by folgować ciału. To jest dosyć częste dzisiaj niestety zachowanie, zwłaszcza w kontekście czasami troski o bezpieczeństwo współwierzących. Nie założę maseczki, mimo że powinienem, bo jest, duszę się, jest mi duszno, no i spociłem się. Albo przyłbica, jest mi ciśnie mnie pasek od przyłbicy. No i wtedy moja wygoda jest traktowana jako dobro wyższe niż bezpieczeństwo mojego towarzysza, czy to w autobusie, czy w tramwaju, czy czasami nawet w kościele na zgromadzeniu. Jest to generalnie, no, Galacjan 5:13 mówi, że my do wolności powołani jesteśmy. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Nie służysz jeden drugiemu w miłości, jeżeli nie chcesz dla jego bezpieczeństwa zmniejszyć ryzyka zakażenia go. Zwłaszcza jeśli wiesz o sobie, że jest, no, możliwe, że miałeś kontakt z jakimś patogenem, grypą, przeziębieniem, czymkolwiek. I to dotyczy reguł zawsze. I teraz kolejne miejsce to jest Jakuba 1,25, gdzie mamy bardzo ciekawą koncepcję. Jakuba 1,25, eleuteria, używa tego terminu, 1657, eleuteria. Wolność do robienia lub nierobienia, licencja i wolność do robienia, co się podoba. Prawdziwa wolność to życie tak, jak powinniśmy, a nie tak, jak nam się chce. I Jakub 1,25 przedstawia koncepcję zakonu wolności. Czyli zakon? No, z czym się kojarzy zakon? No prawo. Prawo wolności. Prawo wolności Jakuba 1,25. To jest bardzo ciekawa koncepcja, bo Jakub tutaj o tym wyraźnie mówi. Mieliśmy już wspomniany zakon Boży, zakon Chrystusowy i teraz zakon wolności. To jest inna nazwa na to samo, czyli ja mam być podobny do Pana Jezusa Chrystusa. To jest mój zakon wolności, to jest mój zakon Chrystusowy, to jest mój zakon Boży, czyli prawo Boże, prawo wolności, prawo związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli widzimy jednoznacznie, że to eleuteria, czyli wolność do robienia lub nierobienia, licencja i wolność do robienia, co się podoba. Ale w wydaniu chrześcijańskim jest powiązana z tym, że prawdziwa wolność to życie tak, jak powinniśmy według Słowa Bożego, a nie jak nam się chce. Kolejne miejsce, gdzie jest eleuteria, to jest znowu Jakub 2,12. Jakuba 2,12. I tam jest znowu wymieniony ten zakon wolności. Tak mówcie i czyńcie. Jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Zakon wolności będzie sądził według tej koncepcji tutaj, czyli podstawą oceny będzie zakon wolności i my mamy tak mówić i czynić jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności, gdzie zakon wolności to jest zakon
który jest związany z tym słowem eleuteria, czyli wolność do robienia lub nierobienia, licencja i wolność do robienia, co się podoba. Tyle, że pamiętamy, że w wydaniu chrześcijańskim przez wzór m.in. apostoła Pawła widzieliśmy, że prawdziwa wolność to życie tak, jak oczekuje od nas Słowo Boże, oczekuje od nas Bóg, a nie jak nam się chce. Czyli upodabniać mamy się do Pana Jezusa Chrystusa, bo apostoł Paweł zresztą mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To jest właśnie wolność. 1 Piotra 2,16 to jest kolejne miejsce, gdzie jest to słowo eleuteria, wolność, ale niestety w negatywnym użyciu, jako nadużycie. Tutaj apostoł Piotr nas wzywa, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni. I teraz negatywna część, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Czyli jeżeli używamy wolności za osłonę zła, czyli na przykład mam wolność, żeby właśnie narażać innych. Mam wolność, aby inne zło wyrządzać. No więc to jest właśnie używanie wolności za osłonę zła. I takie osoby, jeżeli faktycznie tak się dzieje, jeśli są wierzącymi, to będą szybciej w niebie. Zresztą widzieliśmy to, jak żona Hioba powiedziała, zło rzecz Bogu i umrzyj. Na to Hiob powiedział, mówisz jak kobiety nierozumne. Generalnie wierzący, jak chciałby się szybko dostać do nieba, to zastosowałby radę żony Hioba i zaraz byłby w niebie. Nie byłoby potrzeby męczyć się z tymi próbami, które Hiob przechodził. To jest taka ekspresowa linia dla wierzącego. Tylko że żaden wierzący świadomie na taką drogę nie wejdzie. Bo to jest przecież całkowicie zaprzeczenie tego, co jest w naszym sercu. Bo każdy wierzący miłuje Pana Jezusa, kocha Pana Jezusa, jest szczęśliwy, robiąc to, co się Panu Jezusowi podoba i upodabniając się do Niego. I teraz nikt świadomie w takim stanie nie będzie chciał zastosować rady żony Hioba. I teraz 2 Piotra 2,19. Tutaj jest znowu negatywnie. Obiecują wolność sami, będąc niewolnikami zguby. 2 Piotra 2,19. Jest to na tyle istotny fragment w tym zakresie, że pozwoliłem sobie go drugi raz przytoczyć. Obiecując im wolność, sami będąc niewolnikami zguby. Jeżeli człowiek niewierzący obiecuje wolność chrześcijaninowi, lub komukolwiek obiecuje wolność, to zawsze to będzie wolność demoralizująca, pseudowolność, nieprawdziwa wolność, nie oparta na Słowie Bożym, tylko właśnie na takich różnych wygibasach, czyli że Słowo Boże będzie w którymś momencie naruszane, a przecież wolność prawdziwa zawsze jest spójna z Duchem Świętym, a Duch Święty napisał Nowy i Stary Testament, i musi być to w pełni zgodne z każdą literką, z każdą kropeczką z Biblii. Nie ma mowy, żeby w jakikolwiek sposób było to naruszone. I jesteśmy teraz w kolejnym fragmencie, który jest w kolejnym słowie, który jest używane do określenia wolny. Bardzo blisko tamtego słowa eleuteria, bo eleuteria to było 1657, a eleuteros, którym się teraz zajmę, to jest 1658, czyli o jeden numerek obok. I to jest słowo wolny, nie niewolnik, wolno urodzony jako wolny człowiek, uwolniony były niewolnik, uwolniony z zobowiązań, uwolniony od obowiązków prawa mojżeszowego. Czyli tak jest tutaj znaczenie bardziej dotyczące tego
kim taki człowiek jest w wyniku tego, że ma tą wolność, eleuterię, a więc jest eleuterosem, tak spalszczając. 1 Koryntian 7,39 jest pierwszym miejscem, które mówi o tym, że kobieta, której mąż zmarł, może wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Czyli ta wolność jest nieograniczona, o ile ogranicza się do tych osób, które są w Panu. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Czyli tutaj mamy z jednej strony zbiór dosyć szeroki. Wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce. Ale drugi zbiór, byle w Panu. To jest taka anegdota o producencie chyba Forda. I Ford dawno temu, jak był produkowany masowo, był tylko koloru czarnego. I przypisuje się właśnie Fordowi, jako szefowi tej fabryki, taką wypowiedź, że można u niego zamówić samochód dowolnego koloru pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Czyli widać, że tutaj jest podobna konstrukcja. Byleby był w Panu. Co znaczy w Panu? W Panu to nie znaczy tylko wierzący. To jest oczywiste, że chodzi o wierzącego człowieka, który jest zbawiony raz na zawsze z łaski Bożej. Byle w Panu oznacza, że oprócz tego, że to jest wierzący chrześcijanin, to ty, pytając Pana i ty, miła siostro, pytając Pana o to, czy ten mężczyzna to ma być twój mąż i tamten mężczyzna, pytając Pana, czy ty masz być jego żoną, oboje macie stuprocentową pewność, że właśnie Pan kazał wam poślubić tego drugiego. Że to nie ma żadnych wątpliwości, że to jest stuprocentowa wola Pana. Jeżeli nie masz takiej łączności z Panem, żeby bezpośrednio z Nim rozmawiać i od razu otrzymywać bezpośrednie odpowiedzi przez Słowo Boże, przez tekst Biblii, przez to, jak Duch Święty przemawia do ciebie fragmentami Słowa Bożego, no to znaczy, że najpierw musisz o to zadbać, a nie drugiego człowieka unieszczęśliwiać związkiem z osobą, która ma lekceważący stosunek do Boga. Bo jeżeli nie masz takiego życia z Bogiem, no to znaczy, że najpierw napraw relację z Bogiem. Kobieta powinna się na tyle zatracić w Bogu, aby mężczyzna, chcąc ją znaleźć, najpierw musiał sam w tym się zatracić, co jest dla niej najcenniejsze, czyli sam powinien Boga znaleźć najpierw, a potem znaleźć ją. Więc tutaj jest to podstawowa rzecz, w obie strony działająca, tak? Czyli to nie jest tak tylko, że to dotyczy kobiet, sióstr. Kolejne miejsce to jest 1 Piotra 2,16 jako wolni. Ten tekst już był z powodu tego drugiego wystąpienia, eleuterii, ale tu jest też eleuteros, czyli jako wolni, a nie jako ci, którzy eleuteria, czyli wolności, używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Czyli wolny, nie niewolnik, wolno urodzony, jako wolny człowiek uwolniony, były niewolnik, uwolniony z zobowiązań, uwolniony od obowiązków prawa mojżeszowego. Kolejne miejsce to jest Mateusza 17,26. I to jest bardzo fajny fragment. On rzekł, od obcych na to Jezus, a zatem synowie są wolni. Co to za dziwna sytuacja? A gdy przyszli do Kafarnaum, to jest od 24 wersetu czytane przeze mnie, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli, nauczyciel wasz nie płaci dwudrachm? Rzecze Piotr, owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc, jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych, czy od obcych? A on rzekł, od obcych. Na to Jezus, zatem synowie są wolni.
ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Czyli widzimy jednoznacznie, nie musieli płacić tego podatku, ale Jezus chciał go zapłacić, aby ich nie zgorszyć. Tylko tym się kierował Pan Jezus. Nie tym, czy mieli prawo do tego, czy nie mieli prawa do tego. Po prostu nie chciał, żeby relacje były psute z powodu tak błahej rzeczy jak pieniądz. Wyraźnie powiedziane jest, że mogliby nie zapłacić. Synowie są wolni. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Więc jednoznacznie widać, że synowie są wolni. Więc ten fragment wyraźnie pokazuje, nie musisz płacić podatku. Ale równocześnie Pismo wyraźnie wskazuje, że jako chrześcijanin komu cło, temu cło, komu podatek, temu podatek, komu cześć, temu cześć. Czyli jeżeli chcesz być posłuszny Słowu Bożemu, to naginasz tą swoją wolność pod te wskazówki, aby ich nie gorszyć, aby nie denerwować. Oczywiście możesz, tak jak ten przedstawiciel tego afrykańskiego kraju, uciec z Francji, być wywieziony z Francji bezkarnie przy złamaniu tych reguł lokalnych, ale to chyba nie o to chodzi, żeby przed czasem być w niebie z powodu karnego odwołania, czyli wielu z was jest słabych, chorych, a wielu też zasnęło z powodu niegodnego reprezentowania Chrystusa na ziemi, bo my jesteśmy listem Chrystusowym, często jesteśmy jedyną Biblią, którą ludzie tu na ziemi czytają. Nie czytają Biblii, książki, tylko patrzą na życie chrześcijan i chcą w tym życiu wyczytać Chrystusa. A czasami spotykają w naszym życiu obraz nas samych, a czasami wręcz obraz diabła, a nie obraz Chrystusa. Mateusza 17:26. Dzieci są wolne. Jak widać, Pan Jezus jednoznacznie pokazuje, że synowie są wolni, albo dzieci są wolne. Kolejne miejsce użycia eleuteros to jest Jana 8:33. Już 8:8 rozdział był wspominany. 8:33 Jana. Mamy być uwolnieni i możemy być prawdziwie wolni. 8:36 Jana. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Czyli tutaj rozmawiając z Panem Jezusem, ci Żydzi, którzy uwierzyli w Niego, ale uwierzyli w fałszywy obraz Jezusa, bo tutaj widzimy, gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego, mówił więc do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. To jest 30 i 31 werset, ale scena ta kończy się niestety, wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego ci wierzący Żydzi, tak? Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Więc to wierzenie było wiarą w innego Jezusa, zupełnie niezbawiającą wiarą. I teraz nadaremnie uwierzyli, tak jak mówi zresztą pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, chyba że nadaremnie uwierzyliście. No bo jeżeli ktoś uwierzy w innego Jezusa, no to nadaremnie uwierzył, bo ten inny, wymyślony Jezus nie pomaga. On nie ma mocy, aby zbawić. Więc nie uwalnia on również od grzechu. Ale tutaj mamy korektę Pana Jezusa. I Pan Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To jest 34 werset. 36. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Czyli mówi to do tych Żydów, którzy uwierzyli w Niego, że jeszcze wolni, uwolnieni przez Syna nie są,
bo dopiero mówi, jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Czemu on zwraca tu uwagę na tytuł Syn? No bo Żydzi mieli wiedzę o tym, że Bóg ma Syna i że ten Syn jest jedynym prawdziwym Bogiem. Czytamy o tym m.in. w Izajasza 9, rozdział 5, werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Także przypowieści Salomona 30 rozdział. Od 4 wersetu. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego Syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Czyli widzimy jednoznacznie, że tutaj jest wyraźnie powiedziane, jakie jest jego imię i jakie jest imię jego Syna. Oczywista rzecz, że już wiedzieli, że Bóg ma Syna, że Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, odwieczny Syn Boży, odwieczny Bóg Ojciec, odwieczny Duch Święty. I także mamy podobną informację w psalmie drugim. I tutaj w psalmie drugim werset 12 jest: pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał. Wyraźnie widać, że jest Syn. I podobna myśl jest w Ewangelii Mateusza 21:37, gdzie Bóg jest przedstawiony jako gospodarz, który zasadził winnicę. Winnicą jest dom Izraela, jak mówi Izajasz. Ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Widzimy to w Izajasza 5:7. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Więc tutaj w Mateusza ten gospodarz jest przedstawiony jako ten, który po zasadzeniu winnicy ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce, ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę, tak jak dzisiaj widzieliśmy, poza obóz, poza obozem cierpiał Pan Jezus, poza winnicę go wyrzucili i zabili. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? I tutaj widzimy jednoznacznie, że uszanują syna mego. Przed posłaniem Bóg Ojciec nazywa Pana Jezusa Synem. I jeżeli teraz wchodzimy do Jana, 8 rozdział, 33 werset, to właśnie Żydzi mieli w pamięci te świadectwa ze Starego Testamentu. I jeżeli Pan Jezus mówi do nich: jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, od razu wiadomo, że chodzi o to, że oni nie wierzyli w synostwo Pana Jezusa, a Pan Jezus powiedział, że muszą uwierzyć w Niego jako Syna. Jeśli nie uwierzą w Niego jako Pana Boga ich oraz jako Syna Bożego Odwiecznego, to nie ma mowy o tym, żeby byli wyswobodzeni. Oni wierzą
w Jezusa, ale historycznego, natomiast nie zbawiającego. I do tego jeszcze przypisują mu cechy, których on nie miał. I dlatego ta ich wiara była daremna. Rzymian 6 rozdział, 20 werset to jest kolejne miejsce, które możemy zobaczyć, bo tam jest takie sformułowanie eleuteros, ale w użyciu wolni od sprawiedliwości. Całkowicie odwrotne coś. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości, i to byliście dalece od sprawiedliwości jest użyte, byliście wolni od sprawiedliwości. Czyli to słowo byliście dalece od sprawiedliwości, tam pada słowo eleuteros, czyli wolny od sprawiedliwości. I to jest generalna zasada. Służenie grzechowi uwalnia od sprawiedliwości. Taka trochę przykra sprawa, bo jest to po prostu nie taka wolność, do jakiej zostaliśmy powołani. I kolejne miejsce to jest Rzymian 7:3. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego. Więc widzimy wyraźnie, że tutaj wolna od zakonu mężowego będzie ta kobieta, jeśli mąż umrze. Czyli to słowo wolny od zakonu jest tu użyte. Kolejne miejsce to Koryntian, 1 Koryntian 7, 21 i 22. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym. Ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego, kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Czyli jednoznacznie tutaj widzimy, że ta wolność, taka ziemska, nie jest tutaj pierwszym celem. Jeśli jesteś niewolnikiem, no trudno jesteś. Nie przejmuj się tym. Ale jeśli możesz stać się wolnym, możesz spłacić kredyt, no to raczej z tego skorzystaj, uwolnij się z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest osobą, którą tutaj Pismo nazywa niewolnikiem Chrystusa. Bycie niewolnikiem Chrystusa jest bardzo zaszczytnym stanowiskiem. Bo to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. 1 Koryntian 9:1 jest kolejnym miejscem. Czy nie jestem wolny? Czyli tutaj eleuteros. Czy nie jestem wolny? 1 Koryntian 9:1. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Więc tutaj widzimy wyraźnie. Pyta Paweł, czy nie jest wolny, eleuteros. Jeszcze z tego rozdziału 19 werset. I tutaj jest bardzo ważna reguła. Będąc wolnym wobec wszystkich, czyli mając pełną wolność, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I on tutaj wyjaśnia dalej. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Czyli mamy Żydów, których Paweł chce pozyskać, a więc zaczął, i to widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, zachowywać w niektórych momentach pewne ważne dla Żydów ustanowienia. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Czyli są ludzie niewierzący, którzy uważają, że są pod zakonem, i aby ich nie gorszyć, to apostoł Paweł, chcąc ich pozyskać, chcąc ich nawrócić na Ewangelię, zachowuje się tak, jakby był pod zakonem.
Kolejny przykład, który on tu przytacza. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego. Czyli widać różnica zakon, zakon Boży. Nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Czyli wskazuje tutaj apostoł Paweł, że są tacy ludzie, którzy są bez zakonu. Nie kwestionuje tego. Są bez zakonu poganie. Tak? Poganie są z dala od przymierzy. I tak się zachowywał dla pogan, jakby był bez zakonu. Choć oczywiście jako już zbawiony chrześcijanin, to on jest pod zakonem albo Chrystusowym, tutaj jest użyta nazwa, albo zakonem Bożym, tak? Czyli pochodzącym od Boga, zakonem Chrystusowym. I dalej, dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać, czyli takich, którzy są słabi, Paweł pozyskiwał, przyjmując postawę, jakby sam był słaby, choć słaby nie jest. I żeby tak czy owak niektórych zbawić, a czynię to wszystko dla Ewangelii. I to jest bardzo ważne, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. No bo to żadna sztuka poobrażać wszystkich ludzi dookoła. Ważne jest, żeby ich pozyskiwać dla Ewangelii. I dalej umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był przez tych ludzi odrzucony. Tak? Czyli odrzucenie tutaj świadectwa wynikałoby z tego, że dla tych, którzy są pod zakonem, zachowywał się jak ten, który nie jest pod zakonem i w ten sposób ich obrażał. Albo dla Żydów nie stał się jak Żyd, tylko celowo podkreślał swoją nieżydowskość. Czy też dla tych, którzy są bez zakonu, stał się strasznie zakonnym, żeby teraz stawiać różnego rodzaju bariery. Po co? I teraz Koryntian, 1 Koryntian 12, 13. Tam jest też użyte to słowo eleuteros. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tu jest to słowo wolni, tak, ale w odróżnieniu od niewolnicy, czyli zwykłe użycie słowa wolny w odróżnieniu od słowa niewolnik. Galacjan 3,28 to jest kolejne miejsce. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie, w Jezusie Chrystusie. I tutaj mamy znowu słowo nie masz wolnego. Oczywiście to jest jedno w Chrystusie Jezusie. Jedno w Jezusie Chrystusie. A więc w Jezusie Chrystusie tych różnic nie ma. Szlachcic i pan. I taki odrabiający pańszczyznę. Czy też nie ma w Jezusie Chrystusie tych różnic, natomiast to samo Słowo Boże, choćby w pierwszym liście do Koryntian, ten sam Paweł w tym samym czasie pokazuje dokładnie reguły dla zachowania się kobiet, które mają milczeć w zgromadzeniu, nie pozwala nauczać kobietom, jest napisane między innymi w Tymoteusza liście do Tymoteusza, więc tu nie można powiedzieć, że nie ma Żyda, bo przed chwilą czytaliśmy, że dla Żydów stał się jak Żyd. No to więc jeżeli ktoś próbuje z tego fragmentu wyciągać, za daleko się zapędzać i twierdzić, że teraz już nie ma globalnie Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, no to zapomina, że tu jest wyraźnie napisane w Jezusie Chrystusie, tak, a nie w życiu codziennym, kiedy jesteśmy tu na planecie Ziemia jako ambasadorzy i nawet jeżeli mamy powiedziane, że wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mamy wolność zachowywać się tak, jakby
nie było mężczyzny ani kobiety, Żyda ani Greka, ale przez to, że chcemy tych ludzi tu na ziemi pozyskać, to mamy pewne reguły działania. Ale też mamy te reguły ze względu na aniołów. Mężczyzna ma mieć odkrytą głowę, kobieta ma mieć nakrytą głowę w czasie prorokowania i w czasie modlitwy. Więc tutaj wyraźnie to widzimy. Kolejne miejsce, które zawiera to słowo eleuteros, to jest Galacjan 4:22 do 4:31. Kilka powtórzeń. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej. A więc ta wolna tutaj jest dana jako przykład. Wolna, eleuteros. Kolejne miejsce to jest 4:23. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, zaś ten, który był z wolnej, czyli znowu eleuteros, na podstawie obietnicy. Kolejne miejsce. 4:26, wolne Jeruzalem. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Czyli jest miasto niebieskie, do którego zdążają święci. I to miasto jest w górze, jest wolne. Kolejny fragment z tego obszaru, 4:30. Lecz co mówi Pismo, wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto bracia nie jesteśmy synami niewolnicy, lecz wolnej. Czyli widać, to eleuteros się tu powtarza kilka razy. Kolejne miejsce, które byśmy mogli zobaczyć, to Efezjan 6:8. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Czyli za to, co się dobrego uczyni, dostanie się zapłatę niezależnie od tego, czy jest się niewolnikiem, czy też jest się wolnym. To wolny to jest właśnie słowo eleuteros. W odróżnieniu od niewolnika. Kolosan 3:11 ma podobne zastosowanie. Tu jest wspomniane odnowienie, czyli jest wyraźnie powiedziane, żeby się w nowego człowieka wewnętrznego przyoblec, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, czyli jest wyklaryfikowane, że to chodzi o wewnętrznego człowieka, czyli tego narodzonego na nowo, natomiast ciało jeszcze mamy stare i ciało ma tu na ziemi być reprezentowane, czy to mężczyzna, czy kobieta. Przecież jest napisane, że mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, a kobieta nie ubierze stroju męskiego, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, to jest w zakonie. A z kolei w Nowym Testamencie jest wspomniane, że na przykład zniewieściali Królestwa Bożego nie odziedziczą. No jeśli zniewieściali nie odziedziczą Królestwa Bożego, albo chcielibyśmy powiedzieć, że nie ma mężczyzny i kobiety, to jak można potem rozumieć fragment z 1 Koryntian 6, gdzie jest powiedziane, że mężołożnicy, no jeżeli faktycznie nie ma płci, jak twierdzą ci szaleńcy, którzy twierdzą, że z tych fragmentów można wyciągać wnioski co do ciała, no to właśnie jest szaleństwo, bo wtedy nie ma mężołożnictwa, tak? No bo jeżeli nie ma męża i żony, no to już dochodzi się do kompletnych zapędzeń za daleko, tak? Bo to są rzeczy, które wtedy stają się bredniami i to ośmiesza tych ludzi, bo Słowo Boże ostoi się na wieki. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Więc tutaj wyraźnie widzimy, że to są rzeczy, które w liście do Kolosan, a wcześniej były w liście do Efezjan, podkreślone. Kolejne miejsce to jest Objawienie 19:18. I tu znowu wolny w odróżnieniu od niewolnika, by jeść ciała
I widzimy, że tu jest wyraźnie ciała, 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 czyli niewolników i wolnych. Tak, bo jest od strony cielesnej ktoś królem, bo w duchu nie jest królem. Jest równy każdy, brat, brat, tak? Objawienie 13:16. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy. Czyli to słowo eleuteros tutaj to jest jako wolni. I kolejne miejsce, objawienie 6:15. Takich miejsc jeszcze trochę jest, ale tak, żeby zrozumieć, co to znaczy eleuteros, to już mamy obraz. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni. Czyli tutaj widzimy znowu eleuteros jako odwrotność niewolnika. Kolejna definicja związana z wolnością to jest luo. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Luo, lio. Generalnie jest to związane z uwolnieniem osoby lub rzeczy. Jest to słowo 3089. Tak? A, do góry nogami pokazałem. Czyli uwolnić osobę lub rzecz związaną, zdjąć bandaże ze stóp. Tak słowo to jest używane. Rozwiązać więzy małżeńskie w przypadku rozwodu. Singiel to człowiek też wolny, bez żony w wyniku rozwodu lub nigdy nie żonaty. Anulować, ogłosić nieobowiązującym jakieś prawo, złamać, zniszczyć, uczynić nieaktualnym. I przykład Mateusza 5:19. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Czyli tutaj wyraźnie widzimy, że prawa wszystkie, które były nadane, są jak najbardziej aktualne. Nie można w żaden sposób ich rozwiązywać. To słowo rozwiązać tutaj to jest właśnie to luo, czyli 3089. Uwolni się od tych przykazań, tak byśmy mogli inaczej oddać to. Czyli uwolni się od tych przykazań i nauczałby. Nie wolno żadnego najmniejszego nawet przykazania zakonu Mojżesza podważać, bo dopóki niebo i ziemia nie przeminą, to mamy w 18 wersecie, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Zatem widać jednoznacznie, że to jest powiązane z tym, co jest w Jeremiasza 31, że nowe przymierze przed przeminięciem nieba i ziemi musi być zrealizowane przez Boga i ono faktycznie będzie zrealizowane 7 lat po pochwyceniu wierzących. Pan Jezus wróci na ziemię i ustanowi nowe przymierze, czyli tysiącletnie królestwo. I teraz Łukasza 13:16, uwolniony od tego związania w sabat, czyli Łukasza 13:16. A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? I to słowo rozwiązać właśnie to jest to słowo 3089. Kolejne miejsce to jest Jana 2:19. Zniszczcie tę świątynię i to słowo zniszczcie jest uwolnijcie tę świątynię.
Jezus odpowiadając, rzekł im, zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Czyli to słowo zbóżcie to jest właśnie to słowo uwolnijcie tę świątynię. Jeszcze jest kilkadziesiąt ciekawych miejsc, natomiast te takie najbardziej reprezentatywne, Jana 5,18. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić. Bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Czyli nazywanie Boga własnym ojcem jest oczywiście czynieniem siebie równym Bogu. I teraz co tu widzimy? Widzimy, że łamał sabat, taki jest tutaj punkt, czyli uwalniał sabat. Uwalniał sabat, to słowo uwalniać jest tutaj. I jeszcze Jana 7,23. Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka? I znowu widać, że to jest służba Jana. Jana 7,23. I prawo Mojżesza nie może być naruszone. Czyli aby nie był naruszony. Tutaj słowo naruszony jest tym słowem. Uwolniony zakon Mojżesza. Uwolniony spod zakonu Mojżesza. Jana 10,35 to jest kolejne miejsce. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Czyli tutaj Pismo nie może być złamane, nie może być naruszone, nie może być uwolniony człowiek od wymagań Pisma. I co ciekawe, dominuje użycie tego słowa u Jana, Mateusz i Łukasz po jednym razie go używają i Efezjan, Paweł raz używa w Efezjan 2,14, a potem znowu używane jest to przez Jana w objawieniu. I teraz przechodzimy do Efezjan 2,14. Uwolnił mur pośrodku. Efezjan 2,14. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Słowo zburzył, które tutaj mamy, uwolnił. I uwolnił w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Kolejne użycie to jest objawienie 5.5, czyli uwolnienie 7 pieczęci. Uwolnienie 7 pieczęci, objawienie 5.5, a jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć, albo inaczej uwolnić, otworzyć księgę, przepraszam, i zerwać 7 jej pieczęci, czyli i uwolnić 7 jej pieczęci. Tutaj jest słowo, które omawiamy, czyli słowo 3089, luo, jako właśnie uwolnienie tych 7 pieczęci. Kolejne miejsce, objawienie 9, 14-15. Mówiący do 6 anioła, który miał trąbę, uwolni 4 aniołów. Czyli tutaj widzimy, uwolni 4 aniołów. I w 15. I zostali uwolnieni 4 aniołowie. I objawienie 23 i 27. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być uwolniony, wypuszczony na krótki czas. Tak? Czyli tutaj jest powiedziane o smoku, że będzie związany na 1000 lat, na czas nowego przymierza. I objawienie 20 rozdział, 7 werset. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony, czy tam uwolniony, zostanie szatan z więzienia swego. Czyli po nowym przymierzu diabeł zostanie uwolniony, szatan zostanie uwolniony z więzienia swego. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi,
Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Widać, że ludzie chętnie posłuchają tego starego zwodziciela. Nie powstrzyma ich to, że przez 1000 lat w Nowym Przymierzu żyli, że był pokój i bezpieczeństwo. Jeszcze jest jedno miejsce takie Tymoteusza, 1 Tymoteusza 1,20, gdzie jest słowo wolność po polsku, a nie ma go w Grece, w oryginale. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Aby nie bluźnili, po prostu powinno być, bez słowa wolno. Tak, ale tutaj mamy tych negatywnych bohaterów, którzy, no, co najmniej jeden z nich był związany z tym, że twierdził, że już jest teraz nowe przymierze, co jest oczywiście nieprawdą, bo w czasie nowego przymierza szatan będzie związany przez 1000 lat i będzie to dopiero miało miejsce po zakończeniu 7-letniego ucisku. I jeszcze jedno słowo, apoluo, czyli uwolnić, pozwolić odejść, uwolnić od zadłużenia, przez zaniechanie ściągania długu, bez darowania długu. Prawo żony do opuszczenia męża, do rozwiązania z mężem, ale tu jedno miejsce takie znalazłem. I to jest Dzieje Apostolskie 3:13. A Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. To jest właśnie to słowo, uwolnić Pana Jezusa chciał Piłat, wypuścić na wolność. Zatem podsumowując temat, gdy mówimy o wolności, to w pierwszym rzędzie możemy pamiętać o takim podstawowym znaczeniu, wolność ze zewnętrznym znaczeniu, jako przeciwność ucisku, niewolnictwa, niewoli. I zagadnienie zewnętrznej wolności odgrywało dużą rolę w życiu ludu izraelskiego. Zniewolenie w Egipcie, niewola w Babilonie i tym podobne wydarzenia i ucisk rządzących pozostawiły w narodowej pamięci taki właśnie obraz tego, że niewola przede wszystkim w pierwszym rzędzie kojarzyła się z okupacją, z uciskiem, czy to Rzymian, czy też związana z Babilonem, ale generalnie wiemy, że ten fizyczny ucisk i zniewolenie były konsekwencją grzechów Izraela, tak? Bo grzechy Izraela spowodowały, że Bóg wydał ich na pastwę ich wrogów. I ten niezatarty ślad, jak i cudowne później wybawienie z egipskiego domu niewoli, kolejne wydarzenia, jakie miały tu miejsce, to przeprowadzenie na przykład przez Morze Czerwone, wyzwolenie później w innych okolicznościach przez sędziów. I to było tak bardzo żywe w narodowym sercu dążenie do tego uwolnienia się i do wolności od rzymskiego panowania, że oburzenie Żydów częściowo było właśnie z tym nacjonalizmem związane, z takim podejściem właśnie, no, że oczekiwano uwolnienia narodu. Uwolnienia narodu i z tym się kojarzyło pierwsze słowo wolność. Ono oczywiście było związane częściowo z uwolnieniem konsekwencji z grzechów, gdyż widzieliśmy, że Izrael popadł w te zniewolenia z powodu ich grzechów, tak? Czyli to jest kluczowa rzecz. Ale Pan Jezus powiedział im: prawda was
wyswobodzi. I te słowa były dla nich pewnego rodzaju szokiem, dlatego powołali się na to, że jest to niepotrzebne, bo są potomstwem Abrahama i nigdy nie byli u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. I to było szczególnie ciężko pobożnym Izraelitom takie coś przyjąć. I to było właśnie pierwszą taką myślą. I z kolei, jeżeli weźmiemy konsekwentnie taką perspektywę, jaką widzieliśmy tutaj, że jednak uwolnienie od grzechu w pierwszym rzędzie odbywa się przez to, że uwierzymy Panu Jezusowi Chrystusowi, czyli przyjdziemy do Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, a po drugie otrzymamy Ducha Świętego, a tam, gdzie Duch Pański, tam wolność do tego, żeby żyć Bożym życiem. Czyli możemy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, zostajemy zrodzeni na nowo, Pan Jezus Chrystus staje się naszym Zbawicielem. Wszystkie nasze grzechy w momencie, gdy uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, są włożone na Niego w tych trzech godzinach ciemności, kiedy wisiał na krzyżu Golgoty, kiedy Bóg odwrócił się od Niego tak, że Pan Jezus musiał powiedzieć: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił, dlaczego mnie opuściłeś? I to właśnie stało się w tych trzech godzinach ciemności, dlatego że Bóg nie mógł patrzeć na grzech. I ten grzech właśnie był wtedy włożony na Pana Jezusa, na Jego Syna. I ta wolność, którą mamy w Chrystusie, jak widzieliśmy, jest wolnością pełną, niczym nieograniczoną, poza tym, że sami, chcąc realizować cele Boże, ograniczamy się w tej wolności. Jest to nasz świadomy, celowy wybór jako dzieci Bożych. Mamy pełną wolność. Oczywiście w łączności z Bogiem, w łączności z Panem Jezusem. Byle w Panu ta wolność jest, tak? Czyli jeżeli mam pełną wolność, byle w Panu, no to muszę być w pełnej jedności, w pełnej zgodności z Bożym zamysłem. A jest to łatwe wtedy, kiedy poddaję się pod kierownictwo Ducha Świętego. Jest to niesamowicie trudne, kiedy próbuję to osiągnąć metodami cielesnymi, intelektualnymi. I zachęcam zatem do czytania Biblii, Słowa Bożego, tak abyście wiedzieli na pewno, że Chrystus jest was. Chrystus was, nadzieja chwały. Jeżeli masz pewność, że masz życie z Bogiem, to wtedy możesz korzystać z tej wolności. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, nie jesteś pewien, że jesteś zbawiony raz na zawsze, no to ta wolność jest dla ciebie pustym hasłem. Będziesz ją uważał za jakąś formę niesprawiedliwości, że chrześcijanin ma pełną wolność w Chrystusie. Będziesz uważał, że chrześcijanin nie ma prawa mieć takiej wolności, bo to będzie licencja na grzeszenie. Tak jak ten śmieszny James Bond miał rzekomo wolność, licencję na zabijanie, tak? Nie, to tak po prostu, jeżeli z zewnątrz patrzysz, to wtedy oceniasz to nieprawidłowo, bo nie rozumiesz tych rzeczy i one są dla ciebie zakryte. Natomiast gdy już znajdziesz się w Chrystusie, bo będziesz zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, niezależnie od tego, co uczynisz, bo Pan Jezus umarł za ciebie, to wtedy okaże się, że to wszystko pięknie rozumiesz i wcale nie chcesz tego nadużywać, bo Duch Święty mieszkający w tobie będzie chciał przez ciebie oddziaływać i prowadzić cię ku temu, żebyś stawał się z każdym dniem coraz bardziej podobny do Pana Jezusa Chrystusa. Czytaj zatem Biblię, Słowo Boże. W Słowie Bożym jest wszystko, co jest ci potrzebne, żeby być zbawionym i wszystko, co ci jest potrzebne, abyś do poznania prawdy doszedł. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, chętnie ci go wyślę. Napisz do mnie czytaj.biblie@onet.pl. Czytaj Biblię skrytka 31 63 500 Ostrzeszów albo telefon 739 089 088. Możesz wysłać też SMS-a z prośbą o Nowy Testament. Jak będę miał możliwość, to ci chętnie go wyślę. Dziękuję
za uwagę. Z Bogiem.